jajka nie ma. Jajka nie ma. Kurwa, znowu będzie na mnie zjadło. Dobrze, my się tutaj dajemy do tego bigosu w niedzielę. Zamierzałem siadać w czwartek uciec, ja tu w sobotę. Stwierdziłem, że jednak problem. Jak ktoś nie jęknąć, ani nic, nie? Słuchaj, oni z góry... Witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo miło mi tutaj was widzieć, generalnie do końca nie wierzyłem, że to się uda zorganizować, bo nie wiem, czy odważyłbym się to zrobić, bo powiedzmy w sytuacji sprzed 2 tygodni. Kilka słów wstępu. To potrafisz! Na rozluźnienie, głównie, głównie dla mnie na rozluźnienie. Wokacja. Tak? Będę wspierał się karteczką, troszeczkę, że tak powiem, się nie przygotowałem, ale teraz w fazie Hot 16 Challenge czytanie z karteczek jest wręcz wskazane. Tak? Chciałbym powitać na początku, poza tym oczywiście, że wszystkich razem, Piotra Heriana, wieloletniego sędziego Pucharu Poddaru Karpeszyn. Jestem zaszczycony, Piotrek, że zdecydowałeś się startować w tej imprezie. Taryf ulgowej nie będzie, zrealizuję twoje marzenia. No w końcu chciałbym komuś dać jakąś karteczkę, nie? Dobrze, ale tak. Czekamy na wiceprezesa Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego, gdzieś tam leciutko dojeżdża. Witam zarząd, poprzedni zarząd federacji w osobie Pawła Stępnia, Radka Badacha, Adama Gralaka. Bardzo serdecznie witam. Witam również gospodarza łowiska Arka Kraszewskiego. Dziękuję, że mogliśmy tutaj dzięki jego pomocy zorganizować tą imprezę. O zwątpieniu mówiłem. Chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że wracając do tematyki Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego, słuchajcie, po raz kolejny monotematycznie będę powtarzał. Wspierajmy działania tych ludzi, dajmy sobie szansę, bo to nie jest tak, że ktoś powstanie z popiołów i zrobi coś dla wszystkich. Uwierzcie mi, to jest działalność charytatywna. Jak sami się nie weźmiemy w kupę i nie zrobimy czegoś, to nikt nie zrobi tego za nas. Także zachęcam do tego, żeby zastanowić się nad tym, czy naprawdę nie warto obdarzyć kredo zaufania federacji, krenem zaufania federacji, a tak naprawdę dać sobie szansę długofalową na rozwój wędkarstwa karpiowego w Polsce. Zawody. W kwestii technicznej osobą, która podczas tej imprezy przyjmie obowiązki sędziego głównego jest Bartosz Rejnowski. Bardzo dziękuję tutaj za to, że podjąłeś to działanie. Podczas zawodów walczymy... Piotrek, czas na młodszych! To dlatego też to jest osoba, której się trzeba bać na tej imprezie, to może dlatego tak łaskawie go przyjęliśmy. Słuchajcie, podczas zawodów walczymy o najważniejszą nagrodę, czyli o eliminację do finału Mistrzostw Polski, do PCM 2000, miejmy nadzieję 2020. I z tego miejsca pamiętajmy, że to jest najważniejsza nagroda. Wszystkie nagrody finansowe, rzeczowe, sponsorowane przez firmę Laboat, przez firmę Monster Fishing, przez firmę Adercard, to są nagrody dodatkowe, cenne, ważne, ale najważniejsza jest ta kwalifikacja do Mistrzostw Polski. Uszanujmy podniosłość tego wydarzenia, bo to są naprawdę wspaniałe imprezy o wspaniałym celu. Losowanie. Ci, którzy mieli okazję uczestniczyć w poprzednich imprezach, wiedzą, jak to wygląda. Dla przypomnienia powiem, ekipa, która pierwsza losuje, jest to ekipa, która w zeszłym roku wygrała tą imprezę. Jest to Jarosław Kudak i w zastępstwie Andrzej Meinhold. Stasiu Mróz niestety został zakwarantowany, znaczy się obligatoryjnie, tak? Bo musiałby w Polsce przejść kwarantannę, potem po powrocie kwarantannę, więc to jest... No zbyt karkołomne, trudne, więc się niestety tutaj nie zdecydował. Każda drużyna ma na liście uczestników przypisany numer porządkowy, który odpowiada stanowiskom. Stanowiska, gdy wylosujemy, przypisujemy numer stanowiska do zawodnika, a następną osobą jest ta osoba, która zostanie wylosowana. Czyli jeśli na przykład ktoś wylosuje 2A, wpisuje się mu 2A, a do losowania podchodzi ekipa oznaczona 2A, my będziemy wywoływać. Jedynym wyjątkiem, dziękuję, w tej sytuacji jest to, gdy ktoś wyciągnie swój numer z listy porządkowej, wtedy losuje następna drużyna. Przebiega to bardzo sprawnie, bardzo szybko, jest to fajny model losowania. Zobaczycie, jak trochę zamotałem, to się wszystko wyjaśni.
Po losowaniu ekip ze Stanowisk. No przepraszam, czyli będziemy losować? Będziecie losować. Wszystkie. Paweł, no ty nie! Wszystkie, a ja nie! Jeszcze raz, słuchaj, przepraszam. Wszystkie przekazane subwencje zostały zapomniane, także niestety. Po losowaniu ekip ze stanowisk przeprawowych. Głosy oddamy po losowaniu Arkowi Kraszewskiemu, który omówi zasady przepraw. Tutaj też proszę o bardzo dużą wyrozumiałość. Jest to trudne organizacyjnie. Jak już dotrzecie na stanowiska, będziecie w siódmym niebie. Potem się zaczyna problem dla nas logistyczny, ale dla was naprawdę to będzie wspaniała. Jak ktoś nie był na wodzie, to będzie po prostu miał okazję być w raju. Słuchajcie, łowisko jest trudne. Już powiedziałem o tym tutaj, no, dla nas trudnym czynniku. Chciałbym jedną rzecz podkreślić i niestety wrócę tutaj do finału Mistrzostw Polski z ubiegłego roku. Nigdy nie przypuszczaliśmy, że tak łatwo, taka cisza, no ale wiecie wszyscy. Nigdy nie przypuszczaliśmy, że tak łatwo będzie można podważyć ciężką pracę ludzi nad organizacją imprez. Jak ktoś kiedyś organizował imprezę, to wie doskonale, że możliwości organizatora w pewnym momencie się niestety kończą. Nie ma tutaj 50 ludzi w sztabie, którzy będą czuwać nad tym, żeby człowiek zachowywał się jak człowiek. Nie pozwalajmy na to, żeby atakować organizatorów, żeby odechciewało im się te imprezy robić. To wy na tych stanowiskach musicie się tak zdeterminować do współpracy, żebyście w sportowych warunkach rozstrzygnęli te imprezy. Bo to naprawdę jest poza możliwościami organizatora, żeby pewne rzeczy uporządkować, jeśli ludzie sami tej dyscypliny na stanowiskach na siebie nie włączą. Wszyscy wiemy, jaki był finał ataków z ubiegłego roku, zabarwionych aromatami Skopeksa, które zakończyły się niczym, a były tylko i wyłącznie atakiem na działania federacji, której zachęcam do wspierania. I naprawdę, przepraszam, że to tak brzmi tragicznie, ale to jest nasza pasja, tak? Niech walka będzie rozgrywała się tylko między zawodnikiem a rybą. A ci, którzy walczą o biznes, niech się skupią na Excelu i na marketingu i na poprawności swoich działań. Niech nie mieszają... Niech nie mieszają to wszystko zwykłych ludzi, którzy są ubrani w barwy firmowe, a jedyną korzyścią, jaką otrzymują, jest rabat na produkty. Nie mieszajmy w to zawodników i sami nie dajmy się w to wszystko wciągnąć. Koniec wykładu. Bardzo brawo. Słuchajcie, regulamin jest Tomek dostępny. Masz coś do powiedzenia? Regulamin jest dostępny w teczce losowania. Mapa jest dostępna w teczce losowania. W teczce dokumentacji zawodników. Generalnie to wszystko możemy przechodzić do losowania. Zapomniałem jeszcze powiedzieć o najważniejszym, że sponsorem luzu na łowisku jest firma Carp Online, która zafundowała spokój na jednym ze stanowisk, bo było to stanowisko takie, że no by było ciężko. Bali się bardzo, że je wylosują, więc postanowili zostać sponsorem tego miejsca, także... Do końca nie zrozumieliśmy tego wpisu, dlatego może tak. Rozjaśnij. Po prostu wykupili wakat miejscówki, tak? Jest którego jest tam miejsca, tak? Tak. Liczymy na to, że to będzie tradycja, tak. I w przyszłym roku to będzie tylko 6 ekip na przykład. A sponsorem... A reszta opłacone. A sponsorem... Tak. Jakieś tragiczne miejsce wykupili, nie będzie tego miejsca, tak? Tak? Czyli brawo dla Karola! Witam wszystkich na zawodach na łowisku Wygoni. Króciutko tylko powiem na temat przepraw i ewentualnych alternatyw, ponieważ są stanowiska, na które można samochodem w pobliże dojechać, wynieść czy przenieść rzeczy, lub można się przeprawić. Takie typowe stanowiska do przeprawy to jest stanowisko numer 6, numer 7, numer 7B. Numer 8 może dojechać na plażę i można go przeprawić z plaży, czyli tam z drugiej strony. Też polecam, żeby stanowiska 6, 7, 7B i 8, ewentualnie trójka i czwórka, może zostawić sobie samochody na parkingu leśnym z drugiej strony wody.
bo albo można sobie, bo wszystkie samochody po tym jak na stanowiskach przeprawowych, jeżeli ktoś chce dojechać i wyładować graty i znieść, to auta nie mogą zostać w lesie, tylko muszą zostać zostawione albo na parking, który jest na terenie tutaj po prawej stronie, gdzie będą robione przeprawy, lub na samym końcu, tam gdzie jest parking leśny, tak? Czyli można podjechać na stanowisku, wynieść rzeczy, znieść na dół i potem to auto odstawić. Na stanowisko 10 jest dojazd, na stanowisko 9 można się przeprawić z plaży lub tutaj od strony parkingu. Stanowisko 8A i 8B można również podjechać, niech te osoby do mnie podejdą, zależy jakie mają auto, bo na stanowisko 8A i 8B można podjechać pod plażę i tak naprawdę pontonem 3 kursy 100 metrów i przewieźć rzeczy, lub ja podpłynę łódką i przewalę te rzeczy, więc podejdźcie z tych stanowisk końcowych, tutaj 6, 7, 7B, 8, 8A, 8B i 9 do mnie, to podpowiem w jaki sposób to zrobić. Pozostałe stanowiska, 12, 13, to są stanowiska, gdzie można dojechać do stanowiska 14 i około 100 metrów te rzeczy przenieść lub przewieźć, lub mogę ich przeprawić. To już jest decyzja wasza. Na moich zawodach, które organizuję na stanowisko 13, z reguły te rzeczy noszą, bo to nie jest jakaś duża odległość, natomiast można też to przeprawić. Można się tam też przeprawić, więc... Jagarku, największy mankament imprezy przeprawa, ale oni to nawet nie jest mankament, to jest zaleta. Oni niektórzy nie wiedzą, w jak dobre miejsca płyną, prawda? No właśnie, to jest cały urok wygonina, to jest ta przeprawa, bo wiele osób takich warunków na niewielu łowiskach jest w stanie zaznać, więc zobaczy jak to tak naprawdę wygląda, taki prawdziwy wygonin. Trochę problemów, a potem już będzie dobrze. Ewidentnie wszyscy są zadowoleni oprócz Maleńczuka. Wyście kurczę rower przywieźli, a macie najbliżej sklepu. A jako jedyni rower mamy, jo? No a jako jedyni macie rower. Ale na czym trzeba pieniądze robić? Za godzinę? Słuchaj, zezwolenie musi się zwrócić, tak? Mamy na drugiej stronie, tam w drugiej części wody, czyli dwójka, 2A, 2C i czwórka.
Czyli tu w kupie przy Datoce i tam ten brzeg, ten głęboki, nie? Zobaczymy, czy oni tam mówią, wiesz, pod nogami, bo tam takie miejsce, że raczej pod nogami się powinno mówić. Nie? Ale wiem, że tam od nas też chłopaki, wiesz, markerowali się na 10-11 metrach, bo gdzieś im łagodniał stok przez kawałek. Mamy 4,5 max. No, to jest fajne miejsce, te ryby będą się tu przesuwać, nie? Wczoraj żeśmy próbowali, kombinowali trochę na grubo, porobić selekcję, bo ci się trochę zbudziliśmy i zobaczymy, co z tego będzie. To let's go. Dobra, jedziemy dalej, potem będziemy robić obchód, to jeszcze podejdziemy. Super. Chcemy poważnie, żeby w tych workach wiesz, nie leżały, nie? Pewnie. Takie, o to chodzi. Elektryzować, tak. To rywalizacja no, zostaje. Jest nie? Piękne, jest piękne, bo jest taki rozwój. No, mamy przede wszystkim z 5 zawodów w tym roku. Tak. Aha. Jedno odpadło. No jeszcze mamy eliminację. Jeżyna. Dobra, ale ten. Aha, czy ten. Nie, ale ważyliśmy? Jeszcze nie. No, ale to może no, zdjęcie? Tak, tak. Będzie spokojniejsze. Nie wygląda. Wyglądał na ciut mniejszego, nie? No, może są przed tarłem. No są przed tarłem. 15-16 stopni. Ale zamilkliście, chłopaki. No pewnie. Ja pierdziule. Ale ryby macie grzeczne, a chociaż nie? Głośno było w nocy, jak te ryby jeździły. A to one były złowione jakoś tak równo? Pół godziny różnicy. Nawet 20 minut. Wiesz co, łódka wróciła i ojciec nie obranił w połowie powrotu łódki od razu tam nie brali. Macie worek, to chyba dobrze. Albo król wód nam. No ale widzisz, chłopacy mieli z dwóch miejsc brania. A my jednego. Co ten, w odstępie 20 minut, a z dwóch miejsc, nie? Czyli gdzieś wiesz. No trzeba brać, nie? No właśnie. Tak? Bo macie taką taktykę nęcenia, że wam to nie wyklucza. Drugiego, trzeciego. No przecież wiem, nie? Że wiesz, że później weźmie, on mnie ubiera i jak jestem ubrany, to on siada pierwszy, ja mu przekazuję kija, obojętnie który, i później masz co? Słuchaj, bo widzów może bardzo interesować, jak mocno jesteś rozebrany, nim cię ubierają. Nie, no chodzi o kamizelkę głównie. Nie, chodzi o kamizelkę, on że Leszek... samą kamizelkę mu trzeba założyć. Leszek ubiera kamizelkę, wchodzi do pontonu, dostaje kija, a jestem wiosłowy. No i płyniemy. I teraz pytanie, czy ja ryba? Aha. No jest ciężko określić. Leszek zawsze jest poszkodowany, bo najczęściej wiosłuje, nie? Także no nie choruje, nie? No. Że tam muszę się trochę cofnąć od was? O, właśnie. Na zawodach jest to kompletnie nieistotne. Dokładnie. Ale jak na prywatnych zasiadkach ludzie tak pracują, to faktycznie jak się nie podzielą braniami, to jeden może całe życie nic nie łowić, a drugi... Ale może zakładać całe życie kamizelkę. Ale komuś. Powiem ci na przykład, był okres, że przez rok nie poholowałem ryby z pontonu. No. Aha. 5 zawodów i nie było holowania. Na malinie ostatnio, ale nie było żadnych pretensji ani nic. Nie ma problemu. Jest po prostu podział i jest po prostu zabawa, nie? Idź się poskarż dziadkowi i przyprowadź go tutaj. Ajajaj. Ale poszedł. I tam jest głęboko. Nie? Mamy 4 metry. My 4-5. Zaraz spadę do kilkunastu. Niestety, zobaczymy. Ale wywieram na was presję. Na 20:15 potrzeba tutaj ryby na ten zachód słońca. Także no róbcie wszystko, żeby chociaż jedną w ciągu dnia złowić kiedyś. Dobrze. Kurde, dzisiaj. Dzisiaj, bo jutro nie będzie słońca. Czekaj, to błąd, bo można było tej nie wypuszczać, nie? Ale nie, w zapasie, nie, czekaj. Odwrócić ją na lewo i... No. Albo w łeb. Znamy taki, że też tak zrobili. Tak. Tu jest wypłycenie do 6, nie? No i ogólnie to jest ostre zejście, nie, łagodne, ostre zejście i później już jest płasko, nie?
Dobrze, hit sezonu, radio wędkarskie kręcone na kortkę. Ale żeby było ciekawie, no to mamy tak, dodatkowo baterie. Jak zabraknie prądu, możemy pokręcić. Żeby było ciekawie, są akumulatory. Żeby było ciekawie, to ze słońca się ładuje. No i wiadomo, że gra, nie? Taka elektrownia. Tak, trzy w jednym. No i jeszcze jest hit, poczekaj, poczekaj. Widziałeś? Lampkę ma. Przepraszam, że przeszkadzam w romantycznym wieczorze. Nic nie szkodzi. No i co? To proszę nie przeszkadzać. Panie, co to za ryby są? Myślałem, że jest 20 z plusem, jak on mi po skarpie poszedł. Tak? O, proszę pana, co to są kurde za ryby? Jakie wrażenia, jak tu przyjechaliście? Mieliście tu przeprawę po skarpie, nie? No, fajnie, stromo. Mamy 20 metrów do drogi, także fajnie. To jest 20 metrów do drogi, ale w górę. A odczuwacie dzisiaj ten, wczorajszy dzień, wczorajsze noszenie? Nóżki nie bolą? No, wieczorem było je czuć. Aha. Wieczorem wiedzieliśmy, że mamy nogi. No wiecie, miejsce do przeprawy, ale jak widzicie się da, nie? Oczywiście, że się da. No pięknie. Dobra, wyklęknij sobie. I to jest podstawowa rzecz, to jest taka. Obracasz rybę na siebie. Na siebie, tak? Mhm. Wkładasz bardzo głęboko pod nią ręce, tak, żeby złapać tak, Wiktorię, tak, tutaj, spokojnie, no, wkładaj. Musisz ją czuć całą na rękach, Wiktorię, fałka, tutaj, jeszcze głębiej, to się da, patrz, tutaj palce, tu palce. Zabierzesz tą. Tak, tu, i drugą fałkę, tak samo tą samą fałkę wiktorianą, tych dwóch palców, dwóch, przesuń. Aha, przepraszam, bo ja z tej strony, dobra. I teraz ją podnosisz. Ona, w momencie jak tu trzymasz, się napręży i wyczujesz jak wtedy... Nie tak gwałtownie. Jak ją podniesiesz, chwycisz, ona się napręży i ją delikatnie to paraliżuje, wiesz? No to jest zabawa. No dobra, lecimy. Jest dobrze. Nauczysz się, będziesz chwytał rybę szybko. Pamiętaj, że to pomaga nam w ważeniu. Zobacz, jak jest 40 stanowisk i każdy 5 minut by nie umiał. To jest 200 minut chodzenia. Czekania. Czekania więcej. No wiem. Dobra. Dlatego wiesz, nie umieć ludzka rzecz, ale nauczyć się trzeba. Oczywiście. Nie? Umieć się też jeszcze bardziej. No umieć się. Widzisz? Widziałeś? No. Przykucnij trochę. Widziałeś, jak pięknie? Nie wiem, dlaczego tak jest, ale one po prostu na to działają. Kolega nam tutaj ukrył tajemnicę pewną, bo to jest życióweczka, więc co? Tradycyjnie do boju. Dolej to. Nie. Dobrze. Jak się patrzy na nim. Panie prezesie. Panie prezesie. Pan prezes musiał przejechać na drugie piękne łowisko. Oj, piękne łowisko, naprawdę. Naprawdę piękne. Takie trochę spełnione marzenie, nie? Tak, no. Możesz mi wierzyć albo nie, ale wygoni to... Sama jazda na wygoni było moim.
marzeniem, a jak zajechaliśmy tutaj, to już bym mi to szczęścia nic więcej nie było potrzebne. No to wam powiem, że... Takiej pierwszej nocki to się nie spodziewaliśmy. No. A, bo podniósł się krzaczek. Co z nim jest, a on był tu schowany. To są mocno wszystko. Co chciałeś? No już człowieku. Siemaj. Zobacz, no Daniel na kolanach przed nami to już w ogóle. On to lubi. Dobra, odsuń się, bo ten prosił o zdjęcia i pojedyncze, żeby ma kilka. Jak nie urok, to sraczka. Dokładnie. Miłość i sraczka. Przychodzi z nienaczka. I padaczka. Ja pierdzielę. No się wywija, nie? 500 zarabia, 700 przypija. Wczoraj drzewo podczas układania, nie? No. Co powiem ci szczerze, że nigdy na to nie zwracałem uwagi, ale warto chyba te drzewa obejrzeć, jak się staje, nie? I tak wiesz, nie? Zobaczyć, bo to się tam nie wiało, zauważ, że nie wiało. Nie było wiatru. Ono po prostu się szykowało do obalenia, nie? Warto obejrzeć, dlatego przyjechaliśmy i obejrzeć, nie? Przytrzymaj mi torbę. Daniel, hej. Przytrzymaj mi torbę, ja je wezmę, tam przesunę. Ale mimo wszystko, jak się przyjeżdża na stanowisko, to warto spojrzeć na te drzewa, w jakim są stanie, bo się widzisz... tragicznie może skończyć. No. Jeszcze jak są porośnięte po skarpach, jakieś tutaj jest łagodnie, ale z drugiej strony są skarpy, widać, że te drzewa są tak płyciutko, że jak się lekko gdzieś ziemia obsunie, dmuchnie, to ino roz. No, też nigdy nie zwracałem uwagi, ale mimo wszystko... Chyba teraz, chłopaki, jak przyjedziecie kiedyś, to warto spojrzeć, czy naprawdę te drzewa nie chcą się położyć. Ja nie? To bym bo... się najpierw zastanowił, czy oni w ogóle wyjadą. Nie no, żeby wyjadą. Przyjechać. No. Oni mają tak mało prowiantu, że chyba będą zaczną jeść tam od końca jak koala to drzewo. Więc może tutaj zostawimy wam jeszcze. Nie, coś ogarniemy spokojnie, jest jeszcze dużo czasu, nie? Ale mimo wszystko, ku przestrodze, łowimy w lasach. Warto obejrzeć sobie, w jakim miejscu się staje, nie? Bo wczoraj to nie było, wiesz, że wiało, złamało. W ogóle prawie wiatru nie ono było, to nie? Drzewo po prostu... Akurat w tym momencie zawiało, tak mocniej. No tak? Dobrze, ale jak zawiało mocniej? Podmuch. No podmuch wiatru. No więc, ale z czego ty miałeś mieć nawet sensowny podmuch, jak tego wiatru nie było, nie? No chyba, ale że dobra, dmuchnęli okay. Z drugiej strony na raz wszyscy. Zawiało, okej, okay. No dobrze, był podmuch, tak? Ale mimo wszystko to nie była wichura i tak dalej, nie? To jest następstwo wcześniejszych jakichś zdarzeń, nie? Także słuchaj, tu jest ale około... Ale płyciutko, ja tutaj... zobacz jakie to jest ukorzenienie bidne, nie? Przy takiej, ja się tam praktycznie żadne. Słuchaj, a co się dzieje we wodzie? Zero, kompletnie no to, nic. To sprawdzajcie wszystkie drzewa, co są tutaj dookoła. Żeby inni się czuli bezpiecznie. Ta. Zróbcie coś dla społeczeństwa. Postaramy się. Ważne. Ale ty, ja wiem, zobacz Bartek, oni nie w tą stronę je podpierają. Od tamtej strony musisz. Od tamtej strony się podpiera, słuchaj. Dlatego one się obalają. Nie oparli o tamtą stronę, bo w tą drzewo obaliła. No nie. Nie ma co się naśmiewać i nie ma co sobie żartować. Sprawa jest poważna i uważajmy. 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 Jeszcze raz uważajmy. Chodzi o nasze życie. To się trochę boisz tej ryby, nie? No on taki jest strachliwy. Lękliwy, nie? No. Trochę tak. Opowiemy karpiowy dowcip, słuchajcie, jak gość nad wodą zaczęli mu pływać na nartach wodnych, nie? W tym łowisku i wziął tak ten ciężarek, mówi, nie, no już mam ich dosyć, nie? Zaraz przypieprzę i rzuca tym ciężarkiem, nagle cyk, gościa w łeb, gość do wody, nie?
Ej, utopił się, ja pierdzielę, utopił się. Dawaj, nie? Kotwiczka jakaś, kurde, i werbują tą wodę, jest, wyciągnęli, ja, reanimacja, bu, bu, bu. Ej, to nie nasz. Jak to nie nasz? No nie nasz. No ale jak to nie nasz? Kurwa, nie nasz, no. Zobacz, ty, on ma łyżwy, nasz miał narty. No ale po co reanimować, że znowu wypływa? Równy węgiel 15. Czyli prowadzicie, jeżeli chodzi o Bigfisha. A o Bigfisha? Tak. Trzeba połowić jeszcze, nie? Do prowadzenia. Ja bym już na ich miejscu nic nie załawiał, no już prowadzą. Aha. Na razie nie możemy prowadzić. A to dlatego ten dowcip o łyżwach był, bo tam jeden kalosz został, nie? Strąciliście kogoś? No dostał niechcący ciężarkiem. Złowiliście go o takiej fajnej porze, nie? Śniadaniowej. Śniadaniowej, no. I później się na niej jedliśmy na obiad. Tak wyszło. Potem się ogolił, zjadł śniadanie i poszedł spać. Jak tutaj łowicie? Stanowisko numer 14. No mów, jak złowiłeś go? Jak łowicie? No delikatnie, popek 15. Ale w ogóle jak blisko, jaka miejscówka, na jakiej głębokości? Na 8 metrach go znaleźliśmy. A ryby macie w ogóle na echu czy coś? Wy go używacie? Używaliśmy, jak łowicie, pływaliśmy tak? Sobie nie, z pontonem, nie? Z pontonem, teraz już nie pływaliśmy z echem. No. Bardziej patrzyliśmy, co na wodzie się dzieje, nie? Jakiś raz gdzieś tam się pokazywały, przewijały, ale nie ma tego dużo. Dobra, zdjęcia. Dobra, foteczki robimy. Będziemy robili fotkę. Ale uspokoi się, lubi to, nie? No, lubi to. Gdzie masz palec? No tak, żeby się nie zazwyknął, nie? No. I to by było na tyle. Lubię. Kolega zacznie, bo jest bardziej medialny. Nie, także. Spokojnie, słuchajcie, bo ja chciałbym uzyskać taki progres stanowiskowy. Może on nastąpi. No, jakoś się zawsze impreza zaczyna, jakoś się rozwija, jakoś się kończy. I też gdzieś ktoś 4 dni nie łowi, a nagle 5 dnia wygrywa zawody. A może ktoś by chciał wiedzieć, jak się wygrywa, bo to jednak sukces składa się z tych właśnie 4 wcześniejszych dni. Jak zaczęliście? Jakie wrażenia od początku? Jak się wygrywa, to powiemy w niedzielę. Tak? Jak już dopiero, jak nam będziesz wręczał nagrodę. To żarcik oczywiście. A jak się łowi, to kolega tutaj jest od taktyki. Ja od roboty czarnej. Taktyka zmienia się codziennie. Codziennie szukamy nowej miejscówki. Jeżeli nic się nie dzieje, zmieniamy miejsce. Zmieniamy głębokość. Zmieniamy przynętę. Nie sypiemy grubo. Raczej delikatnie, punktowo, no nie jest to woda na grube sypanie, no i tyle, no jak coś się zadzieje, to wtedy... W jakie głębokości miejscu, obstawiliście? No teraz mamy 9, mamy 10, a zaczynaliście mamy od? Zaczynaliśmy od 3. Nie, od 2 nawet tu nawet w zatoce. Od 2 metrów, dwa zestawy na 4,20, jeden na 4,80. A co na echu? Na echu spokój. Dzisiaj dopiero na głębszej wodzie nam pokazało na 9-10 metrach rybę. Aha. Wcześniej nic nie pokazywało. Poza tu drobnicą, ale to jakby to nie ma znaczenia. Będziemy tu zaglądać, żeby śledzić ewolucję tego stanowiska, prawda? Jedno z ładniejszych miejsc, takich kameralnych, z piaseczkiem, jak wakacje. I tacy no tak wczoraj się czuliśmy jak na wakacje. I tacy fajni panowie. Dzięki. To jakoś na to miejsce musieliście dotrzeć, widzę. Tak, no musieliśmy sobie odgruzować dojazd. O, tak wyglądał dojazd, nie? Nasza droga. O. Bo wam drwale przed przyjazdem zrobili te puzzle, nie? Tak, żeby nie było za łatwo. A wiecie, słuchajcie, a taka zagadka. Wiecie, jakie są najbardziej ekstremalne puzzle, jakie można kupić na rynku? Najbardziej ekstremalne puzzle, jakie można kupić na rynku? No nie wiem. Gość przyszedł po ekstremalne puzzle i ciągle mu coś nie pasowało. Ciągle mu nie pasowało. Facet się wkurzył, nie, bo tak. Białe niebo nie pasuje. Gwiaździste niebo za łatwe. Mówi, panie, tam jest piekarnia na rogu, i chce pan kup kilo bułki tartej serogala u ust. To daj ściąg, ja nie wierzę, ściąg ze sobą. Nie, no teraz nie mogę się zanęcone. Powiedziałeś, że pokażesz hacelek, to pokaż.
Mogłeś to posprzątać chociaż kurde trochę, ogarnąć. Jakbym wiedział, że ten ja przyjedzie, to bym wiesz, pograbił tu trochę. Nie? Pierwsze konflikty w rodzinie, w pierwszej dobie. Pierwsza rysa na szkle. No, pierwsza rysa na szkle. Nie, jak to, cień, jak to się nazywał cień tego? Cień ostrej mgły. No. Cień ostrej mgły to jest leśna tarle. Zawsze będzie tak, bo powiedzmy, ten strzyki zrobili, to zawsze masz, to zawsze masz, tu nie jakiś prezydent, to coś było tak na przykład. Trafisz takiego plutu, posłuchaj tego, jazdę, nie? Posłuchaj tego. Stasiki złowili 15. Obstawiamy, że to jest miejsce, które może te zawody wygrać. Bo od dwóch tygodni tu wyjechało 30 tak, ryb. Tak, tam dużo ryb łapali, no właśnie. Jeszcze do weekendu jeździły ryby. I stasiki złowili 15. Daniel poleciał po sąsiadów, żeby przyszli na darzenie. Bo to są chłopaki z Amera. Taka jest prawda, bo tak trzeba zrobić, niech kurwa. Przyjdą, zobaczą wagę. Czyli trzeba było widzieć mnie na Miłoszewie, kurwa, z koputem, jak wyjebał ostatnio nos 28600. To ja nie wiedziałem, się cieszyć, czy płakać, kurwa. Daj może no skup się teraz, kurwa. No niektórzy uważają to wędkarstwo troszeczkę, nie w tej stronie. Zanim nie towarzysko, to nie? Ja uważam, że to powinno być takie towarzyskie bardziej. Poszło. Usiłeś? Tak. Ja mam ten, ja mam zwykle 1,80 m, a teraz mam 1,76 m. A tu, nie, kurwa, to też skróciłeś. Giry w dupę zjebamy. Nie przeklinaj, kurwa. Włosy zapuściły i one się, kurwa, skróciły. Najgorzej dla organizatora, jak robisz losowanie i twoja drużyna zaprzyjaźniona losuje jakieś fajne miejsce. To wszyscy zaraz, wiesz, myślą, że nie wiadomo, co się wydarzyło, nie? Chyba 6 kilo przytyłem. No wiesz, jak chodzi o minimum. Widziałeś, jak mnie kocha, że wraca do mnie sama? 2 razy na 2,5 godziny na pilne miejsce. Nie wiem. I teraz ci to tak, zabierają, jeżeli, to co ja mam robić? Jeżeli masz taką, taki układ stały i z tego, wiesz, zrezygnujesz... I sobie tą wagę tam trzymałeś. Początek, jakie plany, co było, płaskie miejsce z jakimiś szuwarkami znalezione na głębokości 12 metrów, położone zestawy, dwa podwójne piki z wczorajszego wieczora, dzisiaj zima. No co, miejsce zostaje, bo jest ciekawe, a skrajne wędki szukają ryby i spuszczamy. A co będzie, gdy jutro nic nie będzie? Zostaje do końca. Tak. Znaczy się, co, no wybraliśmy jedno miejsce z tego powodu też, że tam się mieliśmy jakieś skazania ryb, nie, Tomek? Tak. I nie wiedzieliśmy za bardzo, czy to będzie, czy to będą, mamy ustawione echo na duże ryby, a czy to będą stada dużych leszczy, które tu wiemy, że są, no. Czy to będą karpie, tak? No, te takie podwójne piczki, tam, które mieliśmy, wskazują na to, że to jednak były duże lechorki, które nie poradziły sobie z naszymi przynętami, bo tak też zostało to przygotowane, żeby one sobie nie radziły. Natomiast te miejsce i tak zostanie, bo ono jest ciekawe, to jedyne tak. Chyba takie wypłaszczenie, które mamy, czyli tak, nie ścianę, o tak, bo tak to mamy to na ogół ścianę wszędzie, a to tak na tych 11-12 metrach mamy takie lekki skosi, gdzie już wiemy, że ten towar się nam nie pokurla dalej, tak? I to tyle, jeśli chodzi o tą tutaj miejscówkę jedną, a drugimi kijami szukamy po bokach, próbowaliśmy dzisiaj zigować też, bo mieliśmy w zatoczce jakieś wskazania ryb też, ten zig nic nam nie dał. Ale zigujemy też na 7-8 metrach, tak? Także to też nie jest tak łatwo. No ale zobaczymy, nie poddajemy się. Co jutro? Co jutro? No jutro będzie też zmiana. Golonka na obiad? Tak, golonka na obiad. Ale myślę, że będziemy kombinować z przynętami, tak? Może nam się uda i będziemy szukać echem pojedynczych ryb. Może znajdziemy jakąś miejscówkę, gdzie one się przemieszczają, jakiś stały taki, powiedzmy, tunel, kanał, gdzie one tam gdzieś sobie wędrują i tam będziemy mogli ewentualnie coś postawić, znaleźć, nie? I zmiana przynęt, rolowanie przynętami, szukanie tego smaku jedynego. To widzimy się jutro. Tak jest. Pytanko takie mamy tutaj do zarządcy tej wody. Panie Arkadiuszu, czy tutaj to oto drzewo, to możemy kwalifikować jako drzewo zwalone? Jako zwalone drzewo, czy nie? Nie, w pół zwalone. Takie nie do końca. Ale to też jest, nie? Przyjdzie jeden, jakby jeden pływał, nie? No. Słuchaj, 5 minut przed tym wczorajszym. No. No i tak się ładnie obrócił, żeby było mieć z drugiej strony. Proszę. No. A może one się tak instruują, nie? Idź tam będzie taka kulka. Tam ja tam wczoraj miałem czas, tak cię nie? Wypuszczą, no.
że mam taki jeden krótki obiekt, też to nie będę się wysuwał, szkoda. Ale ty się nie chwal, czym się natura obdarzyła, ale okej. Okay. Jesteście osiemnastka, nie? Tak, tak. Leszek, Robert, powiem Leszek. Powiem szczerze, że ja taki jestem uczciwy, no kurde, no szału nie ma, nie? Jak mówicie o tej samej godzinie codziennie, to można już teraz wzór wyprowadzić. Tak. I podać ten ilość ryb na zakończenie. Tak, tak. Ale no, oby tak było. Ale też tak jest, że rośnie waga, nie? To, no. Już? Tak prawie, to znowu zamoczyłem. Jeszcze zdjęcia musimy zrobić. Czekaj, zaraz wyjdzie. Zaraz. O, jakiś plan. Poszła po dziadka i zawsze tak mówię, jak jest koniec, jak jest w miarę mała, to mówię, idźcie, poskaż dziadkowi i niech tu przyjdzie. Ale dobrze, no dwie ryby. No musimy dołowić tą trzecią do kompletu i... No i będzie dobrze. A coś w ogóle w ciągu dnia macie jakieś piki czy coś? Jasne. Coś się w ogóle dzieje? Nie ma nawet spławu, wczoraj taki cichy dzień, więc... Ale... Jedno to też jest takie w nocy, dziwne. Więc... Przychodzi, kurczę, wiesz, północ, bak, wchodzi jedna ryba, gdyby to była duża, nie? No. Ale małe ryby, no przecież one nie chodzą same. No. Dla dzisiaj zmiana taktyki. Zobaczymy, co dalej. Aha. No. Czyli co? Robicie? No trochę pokombinujemy z miejscem, bo mieliśmy brania praktycznie z innego miejsca. Nie wiemy, co tam, czy to miejsce tak robi te ryby, czy może coś innego, więc... Może stado przechodzi... Może to jakąś ścieżkę mają do tej zatoki, więc dołożymy jeszcze tam jednego kija. No i poczekamy może z dwóch kij, może więcej kij po prostu nam zacznie aha, pracować. Bo może być tak, że wchodzą, dostają strzała i wszystko ożywia. Reszta ucieka. Dokładnie tak, bo dwa razy o godzinie 12 ile było? Tak, 15, drugi 12:20, to troszeczkę tak, coś jest tak. To jest wszystko jedno miejsce, jeden placyk. Więc trochę to jest dziwne, no więc dołożymy jeszcze tam może jednego kija. Może nie trzeba zacinać tej ryby. Niech pływa. I będziemy kombinować. Reszta... Zobaczymy jak będzie. Wszystkie kije będą. Jest dobrze. Nie no, tak, oczywiście. Wiecie. To jest naprawdę duża skala trudności. Kurczę, niby to są wody komercyjne, ale widzicie jaka tutaj jest... Widzisz, że jakby to było nawalone, tej ryby to by brały tak i brały, jest. Nie? Tak. No, byśmy się spotkali, no ta wczorajsza zapowiedź nam nie wypaliła wieczorna. No dobrze. Ale może ale dzisiaj nie, może... bo dzisiaj nie będzie. Myśmy siedzieli ale... jak no. Wazony i czekali, nie? Patrzymy jak to słońce zachodzi, a oni nie dzwonią, nie? No. A obiecali. Może nie, dzisiaj tylko będzie inny klimat, nie będzie słońca, tylko będzie mała mrzawka. Może ta mrzawka przyniesie ryby, no ja liczę na to, że pogoda trochę... namiesza w tej wodzie ten deszcz i a wy w takich warunkach, na jeżynie w takich warunkach też skończyliście imprezę. Tak, na jeżynie w takich warunkach nam ryby dopiero weszły, nie? No. W ostatni wieczór. Tak, że ostatni gdyby, wieczór, gdyby zawody jeszcze trwały z dwie doby, to by coś było, nie? Więc, no. Znaczy, warunki są odpowiednie, tak. Tylko odpowiednio się trzeba ubrać. Nic tylko, więcej. Żeby jeszcze się ryba dopasowała do warunków. Wiecie, ale pocieszające też jest to, że cała woda stanęła, a tutaj ta ryba znowu, nie? Stryknęła. Tak. Więc to jest jednak no, dobry znak, nie? Jak, no, jak ale też w zmianie warunków jednak coś tu jeszcze ustrzeliliście, nie? Teraz pamiętajmy też, że jesteśmy na trzech rybach, nie? I tu jest kwestia jednej nocy na głębokiej wodzie 3 razy 15 i jest pozamiatane, nie? Więc tutaj no, a jeszcze trzeba że pracować. Mamy już, tak? Daniel, 3, nie? Tej wielkości ryby. No, tak. Między 14 a 15 kg. No, no więc trzeba jeszcze pracować na wodzie. Jeszcze nie jest koniec i to takie... Jeszcze dewagacje są o wiele za wcześnie. No nie? Zobaczymy, bo ekipa z 15 coś tam dołowiła, nie? Z tak, dużą bo rybą. Nie znacie, bo wczoraj nie było, bo wczoraj było ważenie... Wczoraj było ważenie, to popołudniowa była jedna ryba, nie? Mhm. I to stanowisko ma drugą dzisiaj kolejną. No to... Dobra. Ryby. Nie, oczywiście. No. W ciągu doby trzy ryby. No tak, to jak wejdzie, to jest... Nie wiem, czy pamiętasz na Mistrzostwach Polski, jak z Leszkiem żeśmy mieli, w który tak. To był dzień? W drugi dzień, w trzeci dzień zawodów mieliśmy trzy karpie i dwa amury. No w ciągu godziny no. Żeśmy zrobili, no w ciągu dwóch godzin zrobiliśmy 40 kilo, nie? No to więc... Co to za problem tu zrobić? 45. Jak to idzie ryba? Słynna ten. Słynni muzycy śpiewają, wszystko się może zdarzyć, tak?
Głowa pełna marzeń tych. No. O, i to jest puenta. Żurek 1.8. Para. Tararara. Uwaga, jak widać, tarowana. Wieszamy rybkę. O, od tej strony. Od tej strony, tak. Chwila prawdy. No, pięknie. 18, 70. Jaką miałeś życiówkę? 18. No to no, liśmy. Elegancko będzie. W długich włosach jest. No mówiłem, to 25 schodzi. Jest zatrzymana. 18,550. Poczekaj. Tak, 18,550, dokładnie. No pięknie, panowie, się wydarzyło. Opowiadajcie szybciutko, co tam. Jak tam, co tam. Czekaj, bo to ważna rzecz, tabliczkowego tylko muszę tutaj. Karol, jak się, jak ten, opowiadaj. No, wrażenia super. Ale skąd ryba i tak dalej, taktyka, czy się utrzymujecie w taktyce, czy coś? Utrzymujemy się, w sumie jeździ jeden kij, zostawiamy teraz drugi do tej samej miejscówki. Zobaczymy, brania są różnie, są i w dzień, są i wczesnym rankiem. Zobaczymy, pogoda się zmieniła. Brania też nie są jakieś tam co chwilę, tylko w przeciągu czasu, nie? No. Czy myślicie, że to może być ta ryba, którą tu wczoraj widzieliśmy siedząc sobie i rozmawiając? Trudno powiedzieć, no ale... Ale już wczoraj wiedzieliśmy, że jedna jest, nie? Tak. Bo się pokazała. Że pływa. Pol łatwiejszy od poprzedniego. Trochę hak dostał po zaworach. Tak, no, ale wróci do kuźni. Fajstosa. Ten, o grilla możecie sobie go wyprostować. No, rozhartujemy, zahartujemy w wodzie. No to dawaj, przyjacielu, do góry rybę. Zrobię to z gracją. Masz jeszcze jakąś koszulkę na przebranie? Mam. Bo dzisiaj ci nie wyschnie. No, głęboki oddech. Nie zatrzymaj głowy, ej! Pięknie Bartek robi. Ja pierdolę, Bartek, nie szło szybciej. Nie, bo to ja tu jestem szkolony, ja mam tutaj od tego jest tutaj, wiesz, cały operator. Słuchaj, Bartek, muszę to powiedzieć przy świadkach. Dobry jestem, nie? Ty bydlaku. Ale wczoraj widzieliśmy, że jest jeszcze patent tak, już nie chciałem ci tego robić, bo woda powinna przejść lekko na plecy i powinna ci się tutaj za gacie wlewać. Tak, no. Myślę, że dojdzie tam. Gratuluję. Brawo, chłopaki. Dobrze. Świadkiem ważenia kolega ze stanowiska obok. Pozwoliliśmy to sobie na to z uwagi na to, że chłopaki są mocno związani z nami i nie chcemy mieć żadnych niejasności, więc... Bierz kaloszki i chcę go wypuść. Widziałeś, jak on pojechał? No, widziałem. Statyw cały przekręciło.
Trzymaj. O kurwa, nie sięgasz, dobra. Ale kaba, ja pierdolę. Brawo! Przemek, wiesz, że zasłużyłeś na to, co się wydarzyło, nie? Za pomoc dla mnie. Naprawdę. Dzięki. Dobra, i zdjęcia. Udało się. Udało się. Ale bo mieliście cały czas rybę, nie? Cały fakt, czas. Że leszcze i spina, no... Udało się. Jest fajnie, super. Wreszcie. Zarania, zmieniliście coś w taktyce od samego początku? Tak. Miejscówki też? No, miejscówki na czym nie. Te zmiany polegały? Na wielkości przynęt. Tylko i wyłącznie. Zaczęliśmy grubo, 24 i popkiem do tego. Teraz trochę mniej. Coraz niżej. Sebastian spina. No, mnie nogi bolą tego klęczenia. Dobra, słuchaj, jeszcze zdjęcie. Miałem oryginalne spodnie, buty, spodnie w dół, ja za dowody. Aha. Smarznięty jak na koździusz. Byście musieli nas dzisiaj zobaczyć. Przez bluzy. No, ciekło nam po plecach, po gaciach. Nagrywasz jeszcze teraz, Daniel? Nie. Panie Danielku, co tutaj się dzieje? Kolega ze stanowiska 21 ma urodziny. Torcik jest. Wypiekaliśmy północy, nie? Na północy to, a tam świeczkę też północy produkowaliśmy. To byliśmy na cmentarzu, przyznaj się. I puchnęliśmy, jedną było kilka, nie? Panie mówi tak, albo podgrzewać, albo znicz, co pan wybiera. Ja powiem pani, młody chłopak ze zniczem, to może jeszcze zaczekamy. Chcesz dmuchnąć i pomyśleć życzenie. Trzymaj. Jeszcze raz! Jeszcze raz! Żyje nam! No. Wszystkiego najlepszego, stary. Daniel, czy ty robisz ludzi? Dziękuję. Mieliście odjazd. Słyszałeś? Nie słyszałem. Naprawdę. Proszę tak dziki. Dziękuję, piszcie. Światełko nadziei dobrze, było. To ugryź torta. Ale zostaw go. Każdy pokejcie. No i na haczyk. Ja jadłem jak próbowałem. Przy wypieku. Całą noc pikliśmy, nie? Wszystkiego najlepszego, Łukasz. Dobra, dziękuję ślicznie. Daj, doczka mamy, tylko ugryźć. Ale pyszny, nie? Martuś, pozmakował? Ja próbowałem jak piekliśmy. Ale jest piękny, nie? I co? Walczycie? Cisza. No się nie poddajemy. Wszystko pozmieniane, wszystko przewiezione. Zmieniliśmy, zmogliśmy jak kaczki. Nad chrupki poszły w ruch. Tak, nawet poszły na chrupki. Ostań. No tylko troszeczkę. Kamerka za dużo nie pokazała. Naprawdę jest ogień. Nam dzisiaj kamera pokazała sporo, nie? Tak. Ale zobaczycie sobie na relacji, jak Bóg pozwoli dożyć i zmontować materiał, to będzie. No dobrze, powiedzcie, co tam się działo, jaka taktyka, zmiany, czy cały czas konsekwentnie do przodu? Cały czas do przodu. Konsekwentnie to samo i są wyniki. Na jakiej głębokości ryba złowiona? No niewielkie, niewielkie. Teraz 6. Udało nam się znaleźć te płytkie miejsca i... 6 i się mówi tutaj, że to jest niewielka, Mariusz, głębokość, nie? Wiaderkiem. Nie w tą stronę. No to co? Głęboki oddech? Dajemy. Jedziemy. Ale pójdzie po na pleca. Czoło. Jest dobrze. Jutro też zapraszamy. Na czoło bardziej. Pas brakło. No panowie, zrobiło się ciekawie, prawda? Tak. No zrobiło się. Mamy tą drugą rybę. Coraz lepiej. Walczymy, czekamy na te jeszcze większe. Na razie jest dobrze. 20 plus wejdzie. To wierzymy. Ty chyba lubisz być lany wodą, co? Ja mogę być dzisiaj... Chyba lubi. Lubi, do niedzieli, zlany, nie? No, tak leje wodę, że... Tak. Woda. Ale przez Bartka. Możemy przyjść wieczorem i cię zlać. Okej. Okay. Oczywiście. Ale wodą, po takiej 20 dobrej, to śmiało, nie? Życzymy sobie i wszystkim tych ryb, tych 20, bo to jest wygoni.
A czujecie w kręgosłupach, że pojawia się szansa powalczenia? My wiemy, że jest szansa powalczenia i my wiemy, że powalczymy. Dobrze, podsumujmy. A my to zrobimy. Jak nie my, to to. O to chodzi. No, słońce zaraz będzie, ale musimy jeszcze parę minut poczekać. Póki co pada deszcz, ale jest przepięknie, urokliwie. No i przede wszystkim można się tutaj wyluzować. Można powiedzieć, że mówi to właściciel łowiska. Konkurencyjnego łowiska, ale wygonin to jest wygonin. To jest jedyna woda w kraju, która jest, w której każdy jest w stanie się zakochać. Nawet konkurencja. I co, Łukaszek? Leciutko się wysmyknęło na tą chwilę. No właśnie, to jest, nie wiesz. Ja mówiłem ci od samego początku, tu miejsce i to już było wszystko. A wiesz, bomba, reszta, nie? Reszta to jest... Słońce będzie zaraz wychodzić, ja już jestem po prostu wykończony. Wykończony, chodzimy od rana po ludziach, bo to jest nie w porządku, nie odwiedzić zawodnika. Dobrze, że się stało, jak się stało, nie? No, czasami się nie da, nie? Przez dwa dni jeszcze nie do wszystkich dotarliśmy, ale... Dobra, no my też cały dzień w namiocie, no. Coś zmieniacie? Już zmieniliśmy. Zmieniliście, no, tak? No, ta prawa strona dawała, no to żeśmy tam, wiesz, polecieli. Postawili więcej, tak? Tak. Aha. Na zasadzie wszystko na jedną kartę. Wszystko na jedną kartę. No, to zobaczymy. Przyjechał Rafał. Póki co przywiózł beznadziejną pogodę. Miejmy nie, nadzieję, ale że... przywiózł dobrą pogodę. On wyjechał z dobrej i ciągnie za sobą te chmury, które tam się kończą. Wreszcie myślisz? Się kończą. No, no zobacz, to co, nie widzisz tego? No jest, widzę. Czekaliśmy z utęsknieniem, aż przestanie młody? Padać. Nie, młody poleciał do Oleja. Do Macieja. Aha. Do Macieja coś tam ma przywieźć. A co? To nie powiem. No. To, z czego nie byłby zadowolony Maleńciuk? Nie, absolutnie. Nie. Zadowolony był, tak? Nic z tych rzeczy. Także co, no walczymy, nie? Zobaczymy, co z tego będzie. Powodzenia. Dziękujemy. Kombinujemy. Trzeba kombinować, bo nie można siedzieć bezczynnie. Jakieś podejrzenia, coś? No czy podejrzenia to ja miałem pierwszego dnia już, wiesz, to się po prostu sprawdza, tak? Że ryba idzie na tarły i tu nie ma po prostu, tak? Ale widzieliśmy dwa spławy. Chyba jeszcze nie do końca, powiem ci. No ale to nic nie mówi tutaj. Ale, no dobra, jasne. Ale to zatoka wiało, nic nie mówi, jaką, wiesz? Jaką masz temperaturę wody? Wiało cały czas w tą stronę, nie? Wiem, okay. Czwarty dzień. Od dzisiaj zaczęło w tą stronę. A powiedz mi, jaką masz temperaturę wody? Tu mierzyliście gdzieś? Nie, mam termometr. Wiesz, ile jest obok? 16 stopni. Bardzo. A wiesz, ile jest tam? Nie. 20. No. Ale wyników w zatoce jakichś nie, spektakularnych no ty, wyników nie ma w ogóle, tyle ryb co jest złowione teraz, to wiesz, oni łowili podczas jednego dnia, jedno stanowisko łowiło tyle. No, trochę skacze ciśnienie, ta pogoda nie, to no, się zmienia raz pierwszą, raz drugą. Najwięcej ryb gdzieś po środku w gruncie rzeczy łowiska. No. Ja obstawiałem, że ktoś to polosuje zatokę, to tam będą jeździć non stop, tym razie te ryby tam dziwię. Są. Dzisiaj w sumie taki porządny spaw widzieliśmy na środku z godzinę temu. Co prawda nie była duża ryba, ale... No i tam razy... się trze pod tym, no pod trzcinami, ale to nie... Macie, to ale to pokazuje, się, że... To pokazuje, się to pokazuje, że trzeba się dostosować do warunków zastanych, bo no jak ryba bierze, jest okej, a jak nie bierze, trzeba ją znaleźć, tak? No tak. Ktoś ją znajduje, komuś się udaje. To nie jest tak, że to idzie z przypadku, bo te brania są w miarę no, regularne, jeśli można powiedzieć, no co dobę, ale regularne. Co dobę coś tam się dzieje. Mówię, tutaj jeden kij dzisiaj żeśmy tak tylko brali, że ja jeden kij co dwie godziny przerzucałem. Lubię kolega metodę na zawodach. Co dwie godziny też bliżej, dalej, opracować. Prawo, lewo, nie? O, no inaczej się... Tam gdzieś? Tak. To są nieduże ryby, nie? No, nieduże, ale... A powiedz mi, głęboko łowicie płytko? I tak, i tak. A co to znaczy głęboko w tym miejscu? Wiesz co, tutaj gdzie mam marker, ale tutaj żeśmy tak na początku postawili sobie go, on ma 6 metrów tam jest, nie? Ale teraz rzucamy tam dalej, tam jest na pewno około 9-10 nawet, nie? Bardzo dużo ryb jest łowionych na takich głębokościach 10+. Tak. I teraz wiesz, zachodzisz na stanowisko, głęboko łowisz, no głęboko. 5,5 metra mamy. No niektórzy wiesz. Wiecie, jak woda metry, ma środkiem 20 parę, to 5,5 metra, umówmy się, to jest wiosenna miejscówka, tak, żeby się ryba dogrzała, tak? Bardzo dużo ryb jest łowionych gdzieś tam po u podnóży stoków, na tym takim zajście, wypłaszczaniu, nie? Tak. Tam tej rybie jest chyba dość łatwo też to podnosić i trochę teraz pływaliśmy z echosondą, chłopaków trochę puściliśmy głębiej, no to tak widziałem, że oczy się trochę otwierają, a tam pik.
Ale wiecie, tam nawet były miejscówki po 14 metrów, nie? I nagle jest pik przy dnie, a po 5-6 metrach to jest firanki pływają, poteczki. No, no jak to zaraz widać, nie? Kombinujecie jeszcze? Będziecie jeszcze coś kombinować, nie, czy raczej będziemy, zostajecie? Nie, na pewno, wiesz, jedna wędka, sorry, no dobra. Po jednej wędce na pewno pracujecie. Będziemy, po jednej wędce będziemy zostawić w tym samym miejscu, a po jednym kiju po prostu będziemy przerzucać. Dobra, a jeszcze takie jedno pytanie o sypanie, bo to też zawsze sypiecie dużo, sypiecie mało. To tak jak z głębokościami. Dla jednych dużo to jest dwie garści, dla drugich mało to jest 3 kilo, tak? No coś o sposobie nęcenia byście nam powiedzieli? Pierwszy dzień, no to wiesz, zasypaliśmy sobie te markery, tak, no też kwestia, wiesz, względna, czy dużo, czy mało, tak. No to jakbyś tak spróbował ilościowo? Zasypali co, wiaderko, pół wiaderka? No, ziarna wymieszane. Około 10 kg. Ziarna, ale ten marker, kulek nie? Też żeśmy trochę rozsypali, no tak z ręki. No ciężko mi powiedzieć ile, no pół kilo może, tak. Mm-hmm. Niedużo. No to takie myślę, że dobre startowe, nie? Tak. No i też później... są głosy, że mówi się, że woda jednak, rybostan jest bardzo dużo białej nie ryby i to potężnych leszczy, bo widzieliśmy te leszcze. Tutaj jeden z zawodników mówi, no leszcze mi weszły, duże. No tak, ja mówię, to gdzie tam duże? Nie, no to... W karku. A ja mówię, Daniel pyta, ale to co takie ze 3 kilo? Jo, razy dwa. No, to 6 kilo. Więc słuchajcie, po 5-6 kilo ryby, wiecie, że jak takich ci 8-15 leszczy wejście, to ci zrobi spustoszenie 20 minut. On nie chodzi jak karpik kółeczkami, tu podniesie kulkę, tam coś poliże, on wchodzi i ryje, nie? No, świnia, nie? Że tak powiem brzydko. Tym bardziej, że są tarłowe i one mają momenty takie, że nawet, bo to też trochę mity, że jak leszcze się trą, to one w życiu nie pobiorą ci pokarmu. Bzdura. Tam ci okienko 2 godziny wystarczy. One rano się tam popstrykają, ale ci po południu... Raz ma ochotę na to, raz nie ma w ogóle na nic. Ale nie mamy ogórków kiszonych. Jak my daleko zachodzimy w tych rozmowach. Jak widzi, na 7. Wszystko sprowadza się do dobra. Dziękujemy bardzo. No, dzięki bardzo. Słyszycie tą ciszę? Słuchaj. Masz o tyle duże szczęście, że tak jak wiesz, zawsze miejsce dla ciebie na pucharze się znajdzie, do kiedy tylko będziesz chciał, ale kiedy ty normalnie wylosujesz? Nie wiem, mówiłem do 3 razy, sztuka się nie udało, 4. raz się nie udało, może za 5. będzie lepiej. 5 lat, przepraszam, no powiem to, chujowe losowanie. Bardzo. Masakra. Przepraszam, że wtrącę. Ty musisz mieć szczęście w miłości. To jest piękne miejsce, no z pomostem. Daniel, no piękna kładka. Tak, miejsce piękne. No niestety, gdzieś to tak wygląda. Wypchało te ryby, nie? No wypchało. Ale łowisz, widzę, na tym, w tamtą stronę, tak? Dzisiaj tam przewiozłem, były tu 2 doby, cisza też, nie? Koledzy obok też cisza, więc... No. Nie ma tutaj w tym rejonie w ogóle ryb, nie? Nie ma. Powiedz mi, temperaturę mierzyłeś wody jakoś? Dzisiaj było 17,5 chyba. Brakuje 3-4 stopni, tyle co jest tam w końcówce. Tam jest cieplej? Przez 4 dni, 20 stopni jest w zatoce. Przez 4 dni powolutku tą ciepłą wodę, na co się nagrzało, to wypychało, nie? Tak. Ale jesteśmy zdziwieni, bo jest wyjątkowo mało ryb przy tej temperaturze. Spławów dużo, ale nie podnoszą. No, taka albo pora. Się ktoś nie dopasował, albo nie chcą, nie? Albo nie chcą. Coś ewidentnie im nie pasuje. Ale to jest ewidentnie gonienie zajączka, a nie złapanie, nie? Dokładnie. Trzeba szukać. Ale jak nie ma ryb... Powiedz mi, a na tej miejscówce tu jest głęboko? Powiem tobie tak. Jest spad i spad idzie do 6 metrów i płasko. Aha. Czyli taka rynienka, tak? Rynienka. Się robi. I wszędzie, i tu na środku, i tam przy brzegu też spad idzie. Tam jest głębiej nawet, bo tam do 8-8,5 jest. Nie? I zestawy kładziesz gdzieś, nie wiem, u dołu spadu, w tej rynnie, czy raczej po stokach szukasz płycej głębiej? Bardziej po stokach szukam. Na dnie w tej rynnie nie ma w ogóle ryb żadnych. Więc szukam, kombinuję. Czyli chyba wywiało jednak z tą temperaturą, nie? Chyba tak. No nie ma ryb po prostu. Nawet tak jak się teraz tutaj patrzy, to tej białki za bardzo nie widać, nie? Nie ma. Jeszcze wczoraj jak przyjechaliśmy, to coś tu tak drobnica chodziła, nie ma nic już. Teraz się wszystko widać, że odsuwa, nie? Tak. Trzeba walczyć. Walczę. Więc chyba nie do będę samego końca. Chyba nie będę pytał, czy sypiesz dużo, czy mało.
bo jak widać, że trochę ta zatoka martwa, to to chyba nie ma większego znaczenia, więc ja bym sypał mało. Ja no właśnie sypię i to mało, wziął do domu. Bo bez sensu sypać dużo, jak tu nic z tego nie pobiera. Tak, tak. Te kulki potem nie kiełkują, nie? No. Oby to było preludium do tego, co wydarzy się dzisiaj i jutro. Wiemy, jak to jest tak w wędkarstwie, nie? Że wystarczy czasami kwadrans. Oczywiście. Więc dlatego czekam, walczę. Zobaczymy. Z drugiej strony to się zawsze zastanawiam, bo ktoś wchodzi, Jezus, pławy mam, ale super są ryby. Tylko kurde, czy to o spławy chodzi? Ja bym wolał, żeby były tam na dole. No właśnie. Nie? Zawsze lepiej, jak króliczek jest na dole. Rzecz gustu. Nie, czekamy, walczę. I o to chodzi. No to dziękuję. Cyk. Boli, nie? No. Cześć. Biegłowa też boli, mrówki pogryzły. Jak chłopaki na wodzie. Mega. Cisza i spokój. Ale ogólnie z rybami słabo. No to słabo jak tam. Jeżeli jak się chodzi... nie łowi żadnej, to chyba nawet słabo to jest takie mocno podbite, nie? No zatoka niestety. No właśnie nie ma. Pusta w ogóle jest, chyba nie ma. Nie ma widać ryby żadnej. Kurczę, daleki jestem od tego, żeby kogokolwiek zniechęcać, ale kurna jest chyba pusta. Mierzyliście temperaturę? No. Bo to taka ważna rzecz dla nas. Miała 19, jak przyjechaliśmy. Dzisiaj 16. 17. Nie? Wiecie, ile jest w drugiej zatoce? 22. No 20. No. 20-500, nie? I co z tego, jak tam tych ryb wcale dużo nie padło. Tam my mamy 3 ryby z zatoki wyjęte. One tam są, ale albo chłopaki coś nie tak robią, że im nie pasuje, albo nie chcą się schylać. Nie? Ale co jakiś czas tam jest ekipa, która ma 2 doby z rzędu strzału, równej godzinie gdzieś tam się coś pojawia. Mają pomysł fajny na tą noc, bo będą próbowali włożyć 2 wędki, bo zaczęły się analizy na zasadzie, włożyliśmy wędkę, pojechał, nim wywieziemy następną, może się rozchodzą, może się płoszą, no to wstawimy tam dzisiaj 2, no kombinują, tam jest szansa pograć, ryby nie jakieś wielkie, ale pstrykają. Natomiast taką myślą przewodnią tego, co tu chcemy zrobić, to jest uzyskanie trochę informacji o samych stanowiskach, o tym, jak się tu gdzieś łowi. Ja wiem, że ciężko jest powiedzieć, jak się łowi, jak się jeszcze nic nie złowiło, nie? Ale jest bardzo mało materiałów w sieci w ogóle o całej wodzie. A to niby trochę Mekka karpiowa, przecież to jest stara, piękna woda. Ma pewnie sporo tajemnic, których myślę, że się nigdy nie złowi. Bo są takie ryby, których nigdy nie przechytrzysz, bo one mają swoje rytuały i sobie coś tam naturalnego podnoszą. Ale byśmy chcieli trochę wpuścić dodatkowych informacji o tym, gdzie, na jakiej miejscówce. Przede wszystkim, wiecie, trochę taką pseudo mapę batymetryczną zrobić. To znaczy, jeżeli tutaj spojrzymy na ten marker z lewej strony, aha, to przed markerem jest z 2,5 metra i tam był jakiś taki pomost, bo są paliki po nim. Za markerem jest spadł już do 4 metrów i do środka do 7-8 metrów, ale to jest takie powolutkie wypłaszczenie. Tu akurat na tym stanowisku nie ma typowo spadu, tak jak jest tam na 8A. Tu trzeba wejść za tą trzcinkę i dopiero wtedy on się zaczyna, nie? Tam schodzi. No, ale łagodny. Nie, łagodny. Powiedzcie mi, do jakiej głębokości tu schodzi ta rynienka? 7,5 do 8 metrów. Prawie do 8. To jest, widzicie, to jest tak, gdybyśmy mieli ten wiatr od kilku dni w drugą stronę, no, to tu by było 20 stopni, no, bo tam wcale nie jest płycej. Tam jest może łagodniej, bo tam ci schodzi i masz takie raczej blaty pozarastane. Nie, no tu cały czas do środka, cały czas schodzi. Myśmy robili teraz test tam na drugiej stronie, trochę łódką popływaliśmy z zawodnikiem. Dość płytko chłopaki łowią, jest tam sporo ryby, ale nie tej, która was interesuje, nie? No. Tam są same firany, kurde, nie? Bo, ale było też widać przy ich markerze, właśnie tu przy tym markerze, co mają z tej strony, że tak jakby coś natarło, szło, zaczynało iść. Ale myśmy zjechali łódką, słuchaj, na 11, 12, 13, 16 metrów, jak się tylko kończył stok i zaczynał wychodzić, pik, pik. No. I to już nie tak na ekranie, tylko przy dnie. Ja twierdzę, że tam są karpie. Słuchajcie, bo jeszcze jest jeden temat istotny. Puchar Portalu. Ja wiem, że polowaliście strasznie, żeby się udało. Czyli już coś wygraliście. 4 sekundy bodajże, a już byłem 11. Słuchajcie. Z kliknięciem. Ale co elektryzuje? Miejsce czy sama impreza? Bo dlaczego to pytam? Nie, żeby uzyskiwać jakieś superlatywy o pucharze i o portalu i tak dalej. Nie.
bo nie wiem, co robić z tymi zawodami. Czy to jest dobry kierunek? Nie wyobrażam sobie imprezy portalowej na wodzie, która też nie do końca odpowiada moim wyobrażeniom, tak? A głównie mówimy o tym, słuchajcie, to nie jest problem, żeby spróbować zrobić zawody, gdzie trzeba będzie przeważyć 5 czy 6 ton ryb. Tylko tak, pytanie, takie mamy tu złote hasło teraz na tych obejściach łowiska. A złotą kulkę czy... też macie? Mamy. Daniel mi kiedyś przywiózł na salę, na trening, przywiózł mi pudełko złotych kulek. Aha. To prima prilis chyba, nie? Mam je do dzisiaj na półce, pachną farbą przepięknie. Natomiast... pytanie takie mamy tutaj, takie nam się hasło zrobiło. Czy to chodzi o to, żeby złapać zajączka, czy żeby go gonić? No dobrze. Czego szukacie, by czego szukacie, no dobrze, w rywalizacji, nie, na inaczej, zawodach? Dobrze, inaczej. Na puchar czy na wygonin przyjechaliście? Szczerze, na puchar. Na wygonin my mamy 60 km do wygonina i jakoś nigdy tutaj nie byliśmy, nie? Typowo na puchar przyjechaliście. To co, a ja będziecie? Mam robić, powiedzcie mi. Przyjeżdżać? No. Nie mówię o pucharze, mówię o wygoninie. No ja przyjeżdżam tu akurat na weekend w lipcu, ale tylko na weekend najprawdopodobniej. Także no pewnie będę, nie? Co my ładna, mamy, nie? Zrobić w ogóle, nie? Co? Gdzie te imprezy robić? Tak naprawdę, wiecie, to też... Parę tematów liznęliśmy, tak, jakby parę kierunków, i nie wiemy teraz, którą stronę dalej to rozwijać. Ja sobie nie wyobrażam zrobienia imprezy na wodzie, która mi się nie podoba. Czy ona jest rybna, czy ona daje wynik. Mi nie zależy na tym, żebyśmy przeważyli wielkie ilości ryb. Z całym szacunkiem do tych łowisk, bo są świetnie prowadzone, dają to, co ludzie chcą, ale ja też gdzieś tam mam swoje chęci, tak? I reprezentuję też portal, który ma swoje jakieś ideologie i tradycje. Chcę je utrzymywać, nie? Dokopaliście się w końcu. Kombinacja jakaś była, że coś, czy po prostu to, co trzymaliście, weszło i... Tam trochę pokombinowaliśmy też, bo co tu niby stanowisko dobre. Ryb tutaj nie było, bo sąsiedzi też nie mieli. Tam dalej jakieś ryby zaczęły wchodzić pierwsze. Podgłoś się. Okej, okay. Także no nie wiem, zobaczymy, została cała doba. Jak to jest na zawodach? Łapiemy tak. Jeszcze dwie piętnastki, jest gitara, nie? Trochę jej brakuje do piętnastki, ale... Ale Daniel, dwie piętnastki i 4,5. No tak, no właśnie o to chodzi, no. Że później w aspekcie... Nie, no dobrze, że chociaż coś jest, nie? Chociaż jest jedna ryba, to zawsze jest coś. Tak, właśnie. To jak spojrzycie na swoje stanowisko, to macie tam w miarę równo, czy... Nie, maksymalnie, jak wypłyniesz, to maksymalnie masz 4,7 metra. Czyli takie blatowe bardziej miejsce, miękko, tak? Jest tam między bojami, tu jest wypłycenie na tej pierwszej boi, stały wędki, nie było, nie było nic. Tu z boku też nie było nic i ten wyjechał sprzed siebie, po prostu napawiana, zestaw położony i tyle. Aha. No tak. Napawiana. Woda teraz, jak padał deszcz, z 20 stopni przy powierzchni, wczoraj zeszła na 16, tam chyba 2 czy 16, czy to prawie 4 stopnie, nie? Tu i tak, słuchajcie, w tej zatoce jest o 4 stopni cieplejsza woda niż na końcu w tamtej, nie? Więc tamta ryba to cała wiana, nie? Cię. Ona się zaraz zatrzyma. Urodzinowe karpiki. A jak? Wczoraj śpiewaliśmy pistolet, a dzisiaj nagroda, nie? Prezent przynieśliśmy taki na miarę, że tak powiem, możliwości za nabycia czegoś na szybko. Torcik był bardzo smaczny. Torcik dostałeś z trawy. Uważaj, żeby ci ryba nie wyskoczyła. Żyje. Dawaj, no spróbuję, no coś. Połóż go na krzotę. Żywy jest, Kubanie. Weź go tak, tak. Paluchy wek. Proszę chwycić porządnie rybę. O, super. No, teraz jestem zadowolony. I co? Uwierz mi, że my też. Pojechało, nie? No ale rano. 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 Obywa. Nie, macie ten wieczorem. Ryby. Macie dwie piękne ryby, chłopaki. Przecież to jest wyjściówka normalnie do... Nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Wyjściówka do włączenia się do walki. Zobacz, patrz. Generalnie ludzie mają jeden podstawowy problem. Że tak powiem, chwyt ryby jest za mało, że tak powiem, zdecydowany. Chociaż sobie czyjeś na tą chwilę potrzymam. Jest pięknie. Kurczę, jak się cieszę. Wczoraj zobaczyłem 1-0.
Myślę jak, sobie jak tak. Jak ktoś sobie nie radzi, to musi organizować zawody, nie? Cholera, mówię, ryby, ale weź jeszcze, bo będziemy robili zdjęcie, tak? Daniel, jak ktoś sobie nie radzi z łapaniem, to musi chociaż zawody organizować. No, to chociaż podtrzymasz, Daniel, jak człowiek trzymał. A to był węgorz. Loża szyderców, widzę, że się powiększyła o kolejnego członka. Powiem ci, słuchaj, zabieramy go na pakę, nie będzie dobrze. Dobra. I patrz, i ten, tą fałkę już tam na dole, już, nie, nie, Tomek, połóż tą rybę. No, i tam dobra. Już ją skrzyżuj, popatrz na mnie, zobacz, nad tymi dwoma palcami. Tak, tymi. I jest krzyżuj tym na płetwach. Małym palcem, tak. Co zrobić tam, nie? Małym później, mały jest do trzymania filiżanki. No, o, 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 i a. No, dobra, kurde, co za warunki, kolędy. Trzymajcie, trzymajcie słońce, Daniel, wychodzi, nie zmieniaj. Dobra. Zaraz będzie. Jest okej, okay, dobra. Podjedziemy troszkę. Podjedziemy troszkę. Dobra, zdjęcie. Tabliczka. Dawaj, Marta, chodź, 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 chodź. Trzymasz. No niestety. To nie wejdź do wody. Ciemne poplątanie, nie? Bardzo. To lepiej jak ma się co plątać, niż są złożone w kostkę w namiocie, nie? Tak. Niech się plączą te worki, przeżyjemy. Wiecie co Marian odwalił na rybieńcu? Chłopacy wyciągnęli z 200 metrów plecionki, bo popieprzyli zestawy. A Marian mówi, Jezu kochany, tyle plecionki, jaka szkoda. A Marek mówi, weź to wynieś tam do budy, żeby się gdzieś ktoś ze śmieci nie wydostało, żeby się ptaki nie połapały. Marian wraca po 4 godzinach i nawinięta na kij ta cała plecionka. Rozplątał? Rozplątał 200 metrów. Świętej pamięci takiego przyjaciela, który w Szwecji siedział w nocy 3-4 godziny w okularkach i sobie rzeźbił brody na plecionce. I tak długo, aż wszystko rozstał. On nawet jak do śmieci wyrzuca, to wolą mieć ją rozplątaną. Zaczynacie rządzić. Wchodzicie na pierwsze miejsce. Cisza medialna od tego ważenia, także już więcej informacji nie otrzymacie. Trzeba się sprężać. Co się wydarzyło, że się wydarzyło? Delikatna zmiana taktyki. I zaowocowało. Czyli? Trochę szczęścia. Jak łowiliście na początku? Grubo. Grubo. Typowo nęcenie punktowe, dużo zasypane na zestaw. I duża kula. Teraz mniejsze kulki, rozsypane więcej kobrą dookoła zestawu. I działa. Czyli można powiedzieć śmiało, że się opłacało pozmieniać. Tak. Tak. Ale ciężki. No bo to ładna ryba jest. Dobra, to teraz piękne zdrowie. Odwróćcie ryby. Poczekamy na nasze warunki i robimy zdjęcia. O, skubaniec. Wiesz, na wyjętych łapkach, nie? To no. Już... Tego kolekcji. Tak, tak dyskretnie, subtelnie, ale do przodu, nie? Ale do przodu. Coś zmienialiście, czy cały czas wchodzą te rybki tak jak cały czas wchodzą. Od początku, tak? Strzało, że ryba była tylko na pierwszym zajściu, nie? To wygląda jak leszcze, nie? A teraz były małe ryby przy tym zapisie. A teraz wam pokażemy, no jak, nie, jak pływa łódka, jak podniesie fantazja konstruktora. Raz w trybie naturalnym, żeby ktoś nie powiedział, że ktoś to przyspieszył. To uważaj na żyłeczki tutaj moje. Nie będę musiał cię utopić. A weź tutaj zrób odejście stąd, jak najbliżej podpłyń i zrób tak, wzdłuż brzegu. Przygiąłeś. O, goloneczka przyszła. O, nie ma goloneczki. A gdzie jest ta golonka? W tej kapuście? A nie, może w tym sreberku. Ej, co tu jest? O! O! Człowieku. To na czterech jest chyba ta golona. Człowieku, nie? Nie, nie, nie. I to jest druga jeszcze? Błażej. A to jest po jednej takiej golonce, to ty chyba nie zjesz. Nie.
Bardzo miła niespodzianka na Pucharze, Mariusz Stopyra. Większość powinno was go znać. Wieloletni przyjaciel Poznania. Jezus, jak my się dawno temu poznaliśmy, nie? Strasznie. Tańczyliśmy na targach razem, nie? Ale pamiętasz? To, wiesz co? Nie, bo to było tak. To na pewno nie było to, czego nie lubi Maleńczuk. Znasz reklamę? To jak zobaczysz tą reklamę, to będziesz wiedział. Wiem, o co chodzi. On nie lubi tych za. Wiem, co się... Błędy młodości. Nie, no spoko. Dziękuję bardzo, słuchaj. Jak się podoba? A on tu 2 kilometry stąd całe życie mieszka. Nie, no 19 lat, także wiesz. Woda jest przepiękna. Powiem szczerze, tutaj dla tych okolic warto przyjechać, wiesz? Naprawdę. Ale ryby przepiękne. I zaglądać czasami na portal, nie? No, to przede wszystkim. To jest podstawa. Nie dosyć, że Karpaczem, to jeszcze... Łowiskowy Gonin. Pozdrawiam wszystkich. Na razie. No dobrze, ja już, bo ja się wstydzę. Tak. Ja się boję ruszyć. Tak dobrze trzymam zwystabilizowane, że... Chłopakom humory dopisują, pasuje. Ekipa, która straciła dla siebie niestety prowadzenie w ostatniej dobie. Co robicie? Jakich czekamy na trzecią rybę. Macie parę kilogramów braku. Nie skusicie się na próbowanie złapania piątki w trzcinach? Nie. My łowimy selektywnie. Mhm. Próbowaliśmy trzcinek blisko, no ale no, nie przyniosło to efektu u nas. Jest bardzo płytko w trzcinach, bo tam jest 60 cm. Wczoraj mieliście ryby, nie? Coś wam się spławiało, jakoś się nic nie... No nic się nie zapięło. A wszystko się spławiało, to było z 20 metrów głęboko. Ale posłaliśmy. Nie? Trochę spadło ciśnienie, bo tak czekać, co się wydarzy, co się tak, wydarzy, powiem nie? Ci, że jak spadliśmy z pierwszego miejsca, to nam ulżyło trochę, no. Bo lepiej chyba gonić niż uciekać. Niż no. Się bronić, nie? Niż się bronić, bo tutaj no. Ucieczka to no. Gdyby ona była, nie? No ciekawa sytuacja. Nocka będzie przez pana. Jak się zasypia, to zaczynają brać, nie? No. I chociaż ta rola, jedna wzięła przy śniadaniu. Role pierwsza. Straszne tu są, nie? Nie ma pikania. Tu nie ma pikania, tu nie ma miętki gry. Myśmy popełnili tak naprawdę tutaj, na tym stanowisku, największy błąd organizacyjny. Bo myśmy wczoraj tutaj na tym drzewie zawiesili worek do ważenia, żeby już go nie dźwigać na dzisiaj. A tu ząb. Oszukali nas. Nie boli ręka od tego worka, od dźwigania tych kilometrów. I mówię, powiesimy tutaj, chłopaki na bęk będą mieli rano rybę. No przecież co dobę coś tam pojechało, tak? A tu... Ja ci, Bartek, powiem tak. Ja mam spodnie, koszulkę wysuszone i czekam na ciebie. Musisz przyznać, że jak ja leję, to jak nikt, nie? No, ale to było tendencyjne, nie? Ale chyba mile wspomina, wiesz, nie? Bo ja w myślę, pamięci że... zostało. Bartek. Jak ty lejesz, to jak nikt, ale nogawki masz osikane tak jak każdy ty. I czubki buty. No to powodzenia. Nie będziemy ci dziękować. Podziękuję cię jutro. Na zakończeniu mamy nadzieję, że będziemy dziękować. Okej, okay, na razie. Powiem za chwilę. Kółko, nie? Kółko i sobie ustawisz. To. Są zdjęcia wstawione. Dobra. Okay. O, ale kółko wtedy rozjaśni. Dobra. Ładny. Mamy Big Fisha chyba. Macie tą swoją wagę, czy nie macie? Nie wzięliśmy. Aha, bo to jest... Dobra, to czekaj. Wiesz, to jest 20 z plusem. No, gdzie jest waga? No, w samochodzie, mamy Big Fisha. Jest! Dobra, idź po wagę, Bartek. Kurwa, jest! O, tak! Dobra. Chłopaki, worek tylko tu przy brzegu do przetrzymania ryby, do czasu zważenia. Zaraz będzie waga. Widzicie, że to nie są tanie rzeczy, że tu znowu taki kawał przyszliśmy, nie? Zdajemy sobie sprawę.
mordę z ryb roześmianą pewnie. O tak. O tak. Słuchajcie, w takiej chwili nie wolno zachowywać ciszy. Nie wolno. A to jest najwspanialszy ciężar, powiem ci. Nie wolno profanować ciszy. Tak. To jest wspaniały ciężar. No ci powiem, że my zdążyliśmy na końcówkę holu, ale to było tylko... Poczekaj, poczekaj. Czy to już, że jest cisza medialna, to nie znaczy, że musicie milczeć, tak? Dobra, będziemy zaraz zdjęcia robili, tak? Spoko, spoko, tylko wiesz. Akurat jestem po złamaniu prawej, lewej ręki, więc... Prawej chyba, prawej, więc prawej. Kurwa, tak to... już długo, że... To chyba była prawa. To chyba była prawa, tak, prawa, to była prawa. Prawa jest tam, gdzie nie masz lewego kciuka. Tak. I tak jak śpisz na plecach, to jest ta od ściany. Tak. Dobra, to jest. Niżej, no, okej, okay. Niżej? Już tam mówi jak to. Chodź tu bliżej, Rosie. Grzbiet do mnie. O tak. O. Czekaj, bo mi się... Brak siłki. Tak, brak siłki, brak siłki. Czekaj. Nie cieszycie się wcale, co? Jak mega się cieszymy. Mega się cieszymy, jest po prostu za... Jest! Tak słabo się krzyczy z radości? Jest! Co czuje człowiek, który osiąga wszystko, o czym marzył? Proszę, bo to ten człowiek. Ogromną radość. Powoli to jeszcze do mnie nie dociera. Znaczy właśnie nie, powoli to do mnie zaczyna docierać. Na razie same emocje, ale... Bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwe. Wielkie szczęście, a poza tym cieszymy się, że to właśnie wy nam takie szczęście przynosicie. Za każdym razem, kiedy jesteście u nas na, że tak powiem, stanowisku, w tym momencie jest strzał, jest rola. Ja jako towarzysz podróży. Jaki czuję. Towarzysz podróży to jest? A, podróży. Cieszę się, że ten towarzysz jest ze mną tutaj i potrafimy tak naprawdę wspólnie budować przyszłość. Przyszłość, oczywiście. Słuchajcie, co się działo tutaj na stanowisku przez ostatnie dni, kiedy faktycznie, no posiadając dwie ryby, no macie świadomość tego, że no wystarczy jedna, żeby się zbliżyć do pudła czy do zwycięstwa, a teraz no możecie sobie przeliczyć, choć nie wiecie, co się dzieje na łowisku, że jest dobrze, tak? No na stan zero jest dobrze, tak? Jest informacji dobrze, jest. Wszystkich nie macie, ale jest dobrze. Cieszymy się bardzo, cieszymy się, że właśnie marzyliśmy o tej trzeciej rybie. Widzieliśmy, że ona pozwoli nam się właśnie zbliżyć do czołówki. Znaczy właściwie cały dzień o niej rozmawialiśmy. Tak, cały dzień, że było tylko tak, Ozzy, chodzi o tą jedną rybę, Bartek, chodzi o tą znaczy jedną... On jeszcze spał, że o tym mówiłem. Że, tak, tak, tak. No i w końcu pojechała i to najładniejsza z tych wszystkich trzech. To takie smutne chłopaki. Zmęczeni. Piotrek mnie karmi byle czym. Nie, zakwasy jeszcze od rozkładania, wiesz. O tydzień za krótko. No, zdecydowanie. I co, początek piękny, nie? Początek bardzo piękny, obiecujące miejsce. Ryba w toni. Zdecydowanie widoczna. Spławy praktycznie 3 na godzinę. Co z tego, jak nie można było w tym czasie jeszcze łowić. A później ryby nie. I wszystko na organizatora, nie? A kogoś trzeba zgonić. Słuchaj, nie po to chodziłem brzegiem z takim kijkiem i robiłem... Otóż to. Dobrze, dobrze. Organizator nie jest winny. Organizator rozgonił tak rybę, żeby wszyscy łowili. Nie wiem dlaczego, tylko wygonił tę rybę od nas wszystko. Było za dużo. Nie, słuchajcie chłopacy, żeby nie gadali, nie? Żeby nie gadali. No. Nie no, podsumowując to, tak jak Seba powiedział w pierwszy dzień, no prawdopodobnie trafiliśmy na salony,
ani na stołówkę tych ryb. No właśnie. Była ryba, ryby nie ma. Łowią chłopaki obok, jedno stanowisko, drugie. Czekamy. Ostatnia nocka. Miejscowa książkowa. Tak, ale łowią stanowisko obok, ale mają zupełnie, zupełnie inne warunki do łowienia, nie? Także to, że tutaj jest niby blisko, ale, ale inny świat, nie? Każdy, otóż kto to karpiuje, jakby tutaj wypłynął, posądował, to stwierdziłby, że no idealna miejscówka. Jak ale zdjęcia z pocztówki trochę, nie? Dokładnie. Wszystko jest książkowo. Krzaczki, stoki, trzcinki, jakieś gdzieś tam zwisające drzewa, no takie pocztówkowe, nie? Stanowisko dokładnie, 12. Wszystko. Piotrek przed chwileczką powiedział, że jakby miał przyjechać tutaj na prywatną, na to łowisko, to wybrałby to miejsce, żeby tu usiąść, nie? No, no tak, bo biorąc pod uwagę głębokość tego zbiornika, mamy tutaj wszystkie głębokości. Od 1,7 praktycznie do maksymalnej głębokości, jaka jest na wodzie. Stąd jest taki zasięg, nie? W promieniu 120 metrów mamy 10 metrów właśnie spławy piękny. Na 300 metr. Na 24 metrach. Ale przecież ty jesteś ten nauczony łowienia na takich dystans. 300 metrów to żaden dystans, to żaden, nie? Żaden ale dystans. To już jest u kogoś, nie? No ale 24 metry, jak ja położę tam zestaw na dno, to jaką mam szansę, że on mi tam zejdzie? To, no tam ponoć klenie bardzo dobrze chodzą. To ciśnienie ci ciężarek. Nawet nie wiem, nie ciężarek zmiażdży. Farba podpada. Ciśnienie ciężarek zmiażdży. Ale słuchajcie, no dobra, ale to ty, słuchajcie, hol trzech ryb trwa... O tak. Godzinę. One są tu dość waleczne. No, godzinę. Podciągnąłbym, nie. Więcej? Godzinę to wiesz, z pakowaniem worek i tak dalej, nie? No ale trzech ryb. No trzech, no to byście kogoś jeszcze zawołali do pomocy, jakby no się tak, trzy wędki rozjechały. Jakby się udało Piotrka obudzić, no to może Piotrek by pomógł. Nie, Piotrek, myślę, że po czterech dniach siedzenia, jakby usłyszał pignięcie sygnalizatora, to by najpierw głowa wypadła z namiotu, a nogami by się nakrył, jest, nie? Jest to moment. Miał, bo miał chyba tam za 4 czy 5 piki. To było masakra. Chrap, 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 chrap. Jeden laczek w namiocie, drugi w kapturze, a Piotrek przy wędce. No nie, no Piotrek nie jest taki długi. A może się wydarzy coś, co trzymamy zmieni kciuki o 180 stopni. A my tym bardziej. Tak. Zobaczymy. Dziękujemy za uwagę. Nadzieja umiera ostatnia, nie? Było dobrze, bo już jedną wybiliśmy, tylko że przed tobą rakie się zrywało. No nie powiem przez kogo, nie? Przez ciebie pewnie, bo tak pokornie podjąłeś temat. Zawsze na tego, co się nie ten. To nie jest winny, nie? Taka wybredna jesteś? Nie, no ale dzisiaj to jest piękne pogoda. No. A, pogoda, ja podoba, no. Pogoda piękna teraz się zrobiła. Tak. Jakby w ogóle tego deszczu nie było, nie? Tak się ta pogoda zrobiła. Wracamy, ciemne jak w dupie, nie? Masz latarkę? Pod telewizorem. Weź czołówkę jeszcze w nocy. Unurani, tak. Nie? Dzisiaj musiałem całą klatkę w chacie sprzątać, bo tak wybłocone wszystko z bieżników. Masakra, nie? Gdzie wy śpicie? No tu przy karczmie, tam gdzie było otwarcie. Wchodzisz do samochodu po 4 czy 5 godzinach łażenia tam po tych krzakach, wsiadasz do auta, a tam tak wali, normalnie fishbus, nie? Od tego worka. Ja pierdzielę jak w centrali rybny, jaki smród. No bo woziliśmy 2 dni rybę i nikt nie chciał kupić, nie? A potem ci chcieli, tylko budżet lipny. A później się już do sprzedaży nie nadawała, no to... Dlatego dzisiaj chleb potrzebujemy. A jak przeżyjecie, tak troszkę słabe wyniki, jakby to tak się miało skończyć? A dlaczego? Powiedz, dlaczego mąż spiął rybę. No powiem. No bo się wplątała. W drugi zestaw i tyle. I poszła. Nie no, a będziecie się kłócić w domu przez to? Ja to w ogóle uważam, że te sprawy powinny być tutaj załatwione. Do domu jeszcze jechać na czerwono. Ja już o tym nie pamiętam. Ja jak tutaj przyszedłem parę minut temu, to odniosłem wrażenie, że uratowałem komuś życie. Ale nie, są świadkowie, że kto jest winny. Ja nic nie widziałem. Nikola, widziałaś coś? Nie, to nie było w sumie. Dobra, wyjaśnijcie to. Ale mało tego, nie? Wyjaśnijcie to sobie bez świadków. Słuchaj,
Hubert holuje, a Nikola mówi, ja bym się tak nie cieszyła. Jeszcze jej nie ma na brzegu. Puh, spięła się przy samym podbieraku. Zaciotowana. No. To przez to, że nie mają ryby i dlatego, nie? Tak, to jest jak się baby bierze na ryby, nie? No, no właśnie. Tak, no. Wszystko jej wina, nie? Ta spięła, ta jej wykrakała. No. Bo kobiety to są takie solidarne, nie? One są odbijemy solidarne. To dzisiaj, odbijemy. Myślę, podpalicie im namiot? Ja wiem, co zróbcie. Fafika im zabierzcie. Przecież on i tak nie trzeba go zabierać. On nie chce u nich być, ciągle gdzieś ucieka. No. Kaber. Ostry cień mgły. I co? Dokładacie kilogramy, nie? Nie wiecie, jaka jest sytuacja na łowisku? Nie wiemy. Ale też no, potraficie do swojego chociaż doliczyć, nie? Zawsze to jest do przodu i czekamy na finał, nie? Tak. Jest styk, jest napięcie. A w nocy, napięcie a w nocy nie jeszcze bez coś piny stryknie? Oczywiście, ze trzy. Tak. Ze trzy na pewno. Dobra. Jeszcze będziemy po worki biegać. Macie tutaj o tyle dobrze, że nie musicie się martwić o przeprawę i inne rzeczy, więc do końca to walczyć. Nie zajmować się niczym, co jest nieważne, nie? Nie bij mnie tą rybą. Jusiu. Nie zasłużyłem sobie, żeby mi uderzyła. Pięknie zarabię, jesteś. Dobra, fotka. No tak, bo... Ma zamiatać, nie? Ma czym walczyć. Dobra, spokojnie, spadnie to spadnie. Dzięki. Nie bij mnie tą rybą, dodam. Oj, niedosmażony jest. Trzymaj, tak? Nie, to się nie uda. Trochę próbuję. Dzień dobry. I co? Przespana noc. Niedobrze, nie? Zaspaliście? Nie. Jeszcze się nie ubudziliśmy. Jak? Zero śladu? Zero. W nocy nic. To co było takie kurcze, jakby to wszystko się przesunęło, nie? Mhm. A co się dzieje w zatoce? Klepią się? Spokój. Nawet się nie klepią. W ogóle jest spokój, nitka woda od samego rana. Jestem ciekaw, czy one tam po prostu, wiesz, czy to się tarło, czy to się kurcze tak sobie po prostu, nie? No przecież jest cisza. Jak myślicie, jak to się zakończy? Nie mam pojęcia. Ciśnienie? Tak, na pewno, nie? No, ciężko się było zasnąć. No takie jest wędkarstwo. Szczególnie na zawodach. Ale fajnie wyglądacie, ja pierdzielę. Niewyspany totalnie. Nie wiem. Jest grubo przed ósmą jeszcze. No właśnie, jeszcze została godzina z kawałkiem, czy to jakaś? 50 minut. 50 minut. Otóż po ósmej, my jeszcze śpimy. Kawę trzeba zrobić. Byśmy się z chęcią skusili, ale niestety... Do pracy? Do pracy. Ja też jestem śpiący i nie przespałem nocy. No. Chyba sobie nie pogadamy. Nie mają ten. Nie ma siły. Kawi nie było jeszcze. Słowniki nam zakradli. Ha ha ha!
i kurwa po chuj to ale robi. Ale zobacz jakie masz uśmiechnięte kurde twarze, masz wszystkie uśmiechnięte zdjęcia. Zajebiście kurwa. W ogóle jak powiedzieliście, że ten, że jest do... możemy ją wypuścić, to byśmy ją na olej wypuścić. Napisałeś, że za mały to po co to mały to i tak tam nic nie daje. Nikt tam nic nie daje. A, bo ty to chyba nawet Daniel chyba nawet nie wie, że ja zapisałem. No, pewnie, że nie trzeźwy był, ale okej. Okay. Widziałeś zgłoszenie od chłopaków, czy nie? No. Tak, poczekajcie, jeszcze film. No, jeszcze film. Pojebie. Nie, ale widziałeś, czy nie? No, to widziałeś, że takie małe. Takie małe to wypuszczenie. No. Chcieliśmy na olej wypuszczenie. Coś miałem napisać. To co, ostatnia nocka? Och kurczę, nie? Za słabo Adrian narzekałeś, nie? Emocje były. Parę kilo więcej, bo wspaniałą pięknie. Metodę na łowienie, nie? Emocje niestety do końca, narzekanie ale... bajc. Ileś ręka? Wymodlony, panie. Adrian, no powiedz, jak wychodziłeś i odjeżdżałeś, jak narzekałeś. Obudziłem się rano, wychodzę z namiotu. Mówię, kurde, tej nocki nic nie pojechało. I po 10 sekundach rola. Dokładnie. Wszyscy wybiegają, bo Arlian szaman wyszedł, zaszamanił. Jest, bang, bang. Ładna rybka jest, taka silna, jak ona do ściany się przyklejała, to panie, są jakieś tak, inne bo ściany. Tutaj w ogóle jak głęboko łowiliście? Łowiliśmy z 10 metrów, ale tutaj mamy zaraz skarpę 14, 16, 18 i one wiedzą gdzie iść. Schodzą aha, na to, aha. Kleją się do ściany i tyle. Dobra, nie? No troszkę kurczę, według obliczeń z wczorajszych wag, poczekaj jeszcze go podniesie, zrobimy zdjęcia. Troszeczkę według obliczeń z wczorajszego dnia wam zabrakło do pudła, nie? No zabrakło, do sektora. No. Wczoraj to 3 kilo kurde nam zabrakło, ale... Aha. Jedna rybka. No sąsiedzi wczoraj byli na trzecim miejscu, do nich nam brakuje teraz 1,5 kilo, nie? O ile wcześniej by nie powymieniali ci z przodu, no to... No tak. No właśnie, to są takie obliczenia, które może nie do końca też się zgadzają ze stanem faktycznym. Wiesz co, Marcin, jeszcze zdjęć nie zrobiłem. Także się odsapnij i podnieś rybę, czy fotki. Pięknie, kurwa, no nie, było dobrze. To jest rywalizacja, ciekawa rywalizacja. Może troszeczkę łowisko tak nie rozkłada równo tych sił i jakoś, no ktoś jest zawsze... W pewien sposób, może i losowaniem, a może też no, sytuacją na łowisku pokrzywdzony, bo tutaj nie ma złych miejsc. Ale to są rok zawodów i na każdej wodzie masz stanowiska, gdzie przeważnie łapią. A bylibyście zadowoleni, gdybyśmy łowili wszyscy ryby i walczyli o 200 gram, a tak naprawdę byli w miejscu, w którym... Ja bym w ciemno brał tą sytuację, którą tu i wylosowaliśmy i jak to przebiegało. No w środku być może za dużo, kurde, poszło śrutu do wody. Być może się trochę ryby odsunęły. No, wiesz, no ryby jakoś aktywne nie były wyjątkowo, bo... Zauważcie, że tych ryb jest złowionych mimo tam, gdzie są. Pięknie. Piękne szwagierki. W końcu się udało trzech szwagierków złapać. Tak. No, ci powiem, że zrobiliście furorę, kurczę, w tym miejscu. No, ty nie przywieźć ze sklepu, to by się zapali. Kada, z ile by się namęczyli. Tutaj dwie próby były, bo się okazało, że najpierw przywieźli pstrągi, a potem sprawdzali, że ale tu nie dobre, ma. Ale były dobre. I płotka była jedna, nie? Jakby co to cztery. To to nagrywane. Dobrze, dajmy jeszcze tutaj ładnie. To. Zadowoleni? Bardzo zadowoleni. Miejmy nadzieję, że dużo nie brakowało. Połowiliście jak starzy, nie? Nawet i lepiej co niektórzy. No tak. Ja już mam taki refleks, że nawet nie wiem kiedy przy węce się znajduje z łóżka, także nie jest źle. Ale gumaków nadal zapomina zakładać. Słuchaj, Łukasz, masz taki refleks, jesteś taki szybki, że lepiej, żeby żona tego nie usłyszała. Bo jak cię woła i nie przychodzisz godzinę, to nie wytłumaczysz. Ale jak mówi masz, to jestem od razu. Że ty tak masz. Co z tego, jak po 15 sekund... Jak ja się cieszę, że dałem... Podczas mentorem? Jak ja się cieszę, że daliście się, że daliście radę mnie przekonać do tego, żebym pozwolił wam kupić wędki. Że dałeś naprawdę. Się naumić, nie? A teraz tylko kobieta nas wyzywa. Dobrze, że te części takie tanie, nie? Jestem, ten sprzęt. Jestem z was kuźwa dumny jak ze swoich dzieciaków. Dziękuję super. Bardzo. Dzięki. Do zobaczenia. Dobra, płynie. Rośnie, ja tu wracam w przyszłym roku i jesteś mój. Powinni pójść przestawać. Ja.
Tylko z mamą wróć. A co? Dalej panowie, cicho do wody, do wody. Chłopaki, gdzie wy kurde sypaliście? Będą mieli pierwszego pika. Chłopaki, ale przecież to się zarzuca te wędki. Nie wystarczy tylko, wiesz, puścić żyłki. Myśmy kobra. Jeszcze zaraz sobie telewizor włożyć. Zrobione. Ej, zostaw tumę. Dobrze, może zaczniemy od żalu, ale mieliśmy przerąbane. Wystąpienia za długiego nie będzie. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję, że daliście radę trudom tej imprezy. Wszystkich zawodników chciałbym móc zaprosić na następny puchar. Nie wiem, gdzie się odbędzie, nie podjęliśmy decyzji, więc gdyby nawet doszło do tego, że będziemy musieli kolejną edycję pucharu ponownie losować wśród osób chętnych, chcę, żebyście wiedzieli, że chciałbym was zawsze na swoich imprezach wszystkich w takim składzie, jak byliście na pucharze widzieć. Także są ograniczone możliwości łowisk, niestety tego nie przeskoczymy. Spośród wszystkich zawodników 10 drużyn złowiło rybki o łącznej wadze 308 kg. Rywalizacja rozegrała się do ostatnich minut imprezy, do ostatnich godzin, w niektórych sytuacjach do ostatnich dni, bo gdzieś ktoś musiał 3 dni martwić się o to, czy ktoś gdzieś dołowi, gdzieś słyszał bardziej czyjeś sygnalizatory niż swoje. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zaczniemy od trzeciego miejsca. Pamiętacie, że klasyfikacja w imprezie była z uwzględnieniem sektoru. Trzecie miejsce, stanowisko 2A. Mariusz Kacprzak, Bartosz Mydlak. 28,97. No teraz to było z dublem. Dobrze. Dobrze. Nagrody od sponsora. Są to nagrody od firmy Monster Fishing, Adder Carp. Tutaj będziecie mogli sobie w twoim przypadku podnieść poziom wyżej zestaw, który nie, gdzieś udało ci się... Zostajesz, tak? Dobrze. W porządku. To zostawimy. Okej. Okay. Bardzo dziękujemy, także... A, jeszcze przepraszam. Jest nagroda jedna dla was. Bardzo ważna również, udział w przyszłym roku w pucharze portalu Karpeszy. Proszę bardzo. Dzięki. Także do zobaczenia. Dobra. Drugie miejsce. I tutaj jest sytuacja wspomniana wcześniej, czyli ta walka do ostatniej minuty, do ostatnich sekund. Stanowisko numer 21, Łukasz Gajda, Tomasz Mazurkiewicz. Szwagry przez F. Chwila dla fotoreporterów. Okej, okay, dobra, dziękujemy pięknie. Nagrody są tutaj wszystkie wasze. Udział w pucharze portalu Carp Passion w przyszłym roku. Proszę bardzo. Poza voucherami. Tak. Poza voucherami. Nie. Wszystko miało być. Z ławką wieśni. Dobrze. Co pozostało? Pozostało rozstrzygnąć bardzo ważną kategorię. W tym momencie tutaj wszyscy już wiedzą zapewne. Ale Big Fish, poprawiony wczoraj na stanowisku obok ekipy, która prowadziła przez dużą część imprezy, Bartosz Piotrowski. Przemysław Ozga, zapraszam was razem tutaj. Mnie nie interesuje, kto tą rybę złowił. Waga ryby karp 19,25. Proszę bardzo, tutaj jest statuetka Big Fisha. Nagrody za Big Fisha są
tutaj na stoliku, także sobie je odbierzecie. I żeby już nie robić niepotrzebnych ceremonii, oddajcie tą statuetkę, położymy ją tutaj. Są to zarazem zwycięzcy 7. Pucharu Portalu Kartkeszy. Zapraszam. Którzy dodatkowo poza otrzymaniem, przepraszam, wróć. Którzy otrzymują najważniejsze nagrody w postaci... Podejdźcie tutaj, bo ja chyba się potwornie źle skadrowałem. Którzy otrzymują najważniejsze nagrody w postaci awansu do finału Mistrzostw Polski w wędkarstwie karpiowym. Zaprosimy tutaj o wręczenie tej nagrody wiceprezesa Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego Michała Siborę. Proszę bardzo. Oczywiście zaproszenie na przyszłoroczny Puchar Portalu Kartkeszyn również jest dla was. Vouchery na 2 łodzie zanętowe firmy Laboat wręczy Błażej Borkowski, właściciel firmy. Dziękujemy. Dziękuję. Dzięki. Nagrody dla was również są tutaj. Chodźcie tutaj, ścieśnijmy się, bo ten. Ok? W tą stronę? Lekko się przy... O! Dobra. Jeszcze raz brawo! Także pozostało mi tylko podziękować mojemu przesympatycznie wesołemu pomocnikowi, przyjacielowi Bartoszowi. Brawo! Super było. Życzę wszystkim szerokiej drogi i bardzo dziękuję, że jesteście z nami z Potarem Kartkeszyn, także do zobaczenia wkrótce. Dzięki. Mnie też. Nie. Mnie też. Słuchajcie, będzie wam lepiej, jak będziecie się widzieli, nie? Dobra. Siadaj, może zdejmijmy te sunglasy stąd? Tak, pewnie. Sunglasy. Wspaniaki. Ale masakra, nie? Niesamowita. No jest wspaniale, powiem ci naprawdę. Wiesz, to jest, znaczy to uczucie, właściwie nie znałem tego uczucia. Ja też nie. Wiesz, bo ja już jeszcze ja też nie, Daniel, się, powiem ci, że, mówiłem, że się jeszcze to niż, do mnie bardziej nie dociera. Się cieszyłem niż na, jak się dzieciaki rodziły. No, ale już ci powiem dlaczego. Bo ja się zakochałem. Też za chwilę. Nagrywa. Ja się nie zakochałem od pierwszego i to mówię szczerze, a teraz ich naprawdę kocham. Pamiętaj, też to się nagrywa. Pamiętam, tak. I to się opublikuje. Dobrze. W Sejmie naprawdę by marzyli o tym, żeby pewne rzeczy nie szły na żywo. Kurde, tak, nie, jest, ale żeście się przeskilowali strasznie. Ale nie, w ogóle ta końcówka. Emocje mówi, do samego końca. Bartosz mówi tak, jak płynął, że możecie, nic nie może powiedzieć, możecie, bo jest... Możecie się bać. W sensie nie, czekaj, jak on to powiedział, że z rana padła ładna ryba. No i tak. Tyle, więc zasiał ale taką nie dał niepewność. Nie dał absolutnie poznać. A to my tak liczyliśmy, że jak będziemy, że bo on jechał, wiesz, jechał przeprawiać się. I słyszeliśmy ten krzyk. Słyszeliśmy ten krzyk. To nam, znaczy ja go nie słyszałem, Ozzy, Przemek właśnie słyszał, że ktoś właśnie krzyczy z radości. Mówię, to nie jest dobra wiadomość dla nas. No naprawdę byliśmy, powiem ci, no nie powiedziałbym co, to nie jest co, dla nas ale... dobra wiadomość. Więc do samego końca. Fajne uczucie, nie? Wspaniałe. Wspaniałe. Coś nieprawdopodobnego. Wspaniała organizacja, wspaniali ludzie. Przede wszystkim to tak. Szczere podziękowania za organizację, bo myśmy nawet z Bartoszem rozmawiali. To jest to, co ty napisałeś. Robimy to również dla was. I ja absolutnie to wiesz, jakby ja od początku w ogóle ja mówiłem, że to tak naprawdę trochę takie, wiesz, to charytatywnie tak naprawdę może być, to ty rozkręcałeś cały ten portal od samego początku. Przecież tak naprawdę miałeś na pewno swoje chwile załamania, taki moment, że tak powiem. Że było ciężko, miałeś, bo wkroczyliśmy z portalem w czasy, kiedy żeby on przetrwał, to musiałby być inny. A nie mieliśmy też potrzeby, żeby było inny. Nie wszystkie portale zaczęły dlatego, się... A może właśnie dlatego dobrze, że... No tak, wszystkie portale zaczęły się komercjalizować, zaczęły walczyć o klienta, a my chcieliśmy robić swoje. Zresztą też mamy trudno z uwagi na to, że jesteśmy na platformie producenta, który też konkuruje z innymi i tak dalej. I gdzieś to wszystko zaczęło być takie Kartkeszyn, nie?
gdzie no fakt, że można nam zarzucić, że jesteśmy zafarbowani na czerwono na tym portalu, ale mimo wszystko staramy się... Ale właśnie, mimo tego, ci ludzie zafarbowani na czerwono, to wspaniali ludzie, naprawdę, ludzie, bo z jednej i drugiej strony... Mieliśmy przecież dwie ekipy tak naprawdę, z prawej i z lewej, prawda? Nie, atmosfera, no atmosfera jest tutaj wspaniała, zero takiej naprawdę chorej rywalizacji, owszem, tak, rywalizacja jak wiadomo, jak zawsze, ale... Ale bardzo, że tak powiem, taka bardzo koleżeńska. Bartek, chodź, i jeszcze, co najlepszego, zabarwiona świetnym humorem Bartosza. Bartosz, Bartosz, chodź. Bartosz, trochę chodź. Grobowym, trochę grobowym. Chodźcie, Bartek, chodź tu. Błażej, zaczekaj na chwilę, bo tu się nagrywa. Chodź tutaj. Siadaj. Ja się z dupą tam nie zmieszczę. Mieszczę się! Dawaj. Ja bo zostałeś wywołany do tablicy, bo tak. Słuchaj, no mówią, że zniszczyłeś psychikę w ostatnich minutach tak, imprezy. Tak, jak najbardziej. Moja żona jest psychologiem i teraz będziemy zarabiać pieniądze już na to. Od tego momentu? Tak. No myślę, że już, zaraz będziesz się zapisywać na terapię. Można już, mamy zaczynać. Też tabletki. Zielone mam takie, najlepsze, nie? Bartosz, ale naprawdę nie dałeś po sobie poznać nic. Nic. Miałeś kamienną twarz, jak płynąłeś dzisiaj. No przecież mnie nikt w nic nie wierzy. No akurat no nie w dzisiaj akurat powiedziałem... w to uwierzyliśmy i tak naprawdę ten krzyk z rana, ten krzyk, ja tego nie słyszałem, może mi ktoś krzyczy. To jest krzyk radości, czyli gdzieś padła naprawdę, padł no, koń. To zrobiliśmy, nie? Padł koń, więc... Czy jak ja mu powiedziałem o 8.30... Powiedz mi, że w tym momencie Przemek, jak przeanalizował pewne rzeczy, mówi, że nie, no to... Bo jeszcze wczoraj liczyliśmy na to. Ja już się psychologa zacząłem bawić. Tak. Ja mówię, no dobra, ale on o tym powiedział na końcu, o tym doważeniu. Gdybyśmy się naprawdę mówili, tak to mówię, jak gdyby powiedział z początku, tak, że możecie jest... się bać, to mówię, pewnie by zaważyło to. Także ja już się zacząłem psychologa, analizowałem każde jego słowo tak naprawdę. A Bartek mówił tylko jedno, ty już nic nie mów. Ja mam lepszy sposób na egzystencję z nim, ja po prostu mu nie wierzę. A, okej, okay, dobra. Dzisiaj mieliśmy już wszystko poukładane, 8.30, gdzie do 9.00 było łowienie, 8.30 zgłoszenie. Piknął telefon, mówię, nie mów. Patrzę tylko, mówię, ja pierdzielę, Daniel, mam jeszcze rybę, nie? No dla... Ja, pokaż telefon. Dobra, ale też, że tak powiem, trochę chodzenia mieliście. No, pewnie. Aj tam, spokojnie. Jakby było dużo ryby, było mieliśmy, bardzo ciężko. Mieliśmy turnus dietetyczny. W takim, nie? Słuchajcie, module działań, jak sobie nałożyliśmy, czyli obchodzeniu tej wody, dotarciu do wszystkich stanowisk, żeby chociaż z ludźmi chwileczkę porozmawiać, wiadomo, że nie z każdym równo i tak dalej, to jest... karkołomne. Wiecie, gdyby zależało nam tylko na tym, żeby to sprawnie przeszło, no to zważenie, gdyby tych ryb było trzy razy tyle, to nie jest problem. Tak. Podjeżdżasz do danego stanowiska, schodzisz na dół, robisz sześć stanowisk, przeważasz, nie przejmujesz się, czy gość ma dobry kadr, czy ma fajne zdjęcie, nie ustawiasz jeszcze... 7 razy światła. Generalnie masz wybombane, tak? Ważysz, a tam nie złowili na końcu ryby? Co się będziemy przejmować? Co siedzimy w budzie, piwko sobie zrobimy, tatarką rąbiemy, nie? Tak. Pijemy to, czego maleńczyk nie lubi, nie? Tak. A jednak, wiesz, no staraliśmy się, żeby do każdej z tych ekip gdzieś tam zajść, posiedzieć. Jasne. No, trochę bolało to, że... Nie oszukujmy się, ale tak naprawdę przynieśliście nam ogromne szczęście. Ogromne szczęście. Ogromne. Dwa strzały były w momencie, kiedy wy wchodziliście na stanowisko. Zobaczcie, ile jest. Dlatego jak już tą drugą rybę po nas złowiliście, a u nas Zoran z teamu naszego całkiem nieźle szedł, to u nas już był zakaz chodzenia, nie do was. Dobrze, słuchajcie, bo telenowele, chociaż w czasie obostrzeń to nie było za dużo kręconych telenowel, to może ktoś by z chęcią obejrzał, nie? Ale wiesz tak, no poza nami to tak ludzie po 5 dniach średnio wyglądają, jeszcze zdążyłem ogonić, nie? Dobra, super, dziękuję bardzo. No dziękujemy, miło będę to wszystko bardzo. Wspominał i na pewno pomimo to, że gdzieś też wkroczyliście między nasze ekipy, to jesteście mi bliscy, a szczególnie Przemek za pomoc dla wzajemnie. Portalu. Też nie powinienem pewnych rzeczy zdradzać, bo to jest specjalista od rzeczy security, bardzo incognito, ale ratował kiedyś dupę portalowi zaatakowanemu, bo w bardzo ciężki sposób. Daniel, była to dla mnie przyjemność pomóc portalowi i tobie. I także możecie sobie atakować, nie? Ale jedna jest rzecz istotna w tym wszystkim. Prawda i dobro zawsze zwycięża. Zgadza się. Dzięki. Dzięki panowie. Dzięki. Raz jeszcze. Wow.